Wysoka Rado, porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z projektami uchwał został Państwu dostarczony w obowiązującym terminie. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Pan Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o zmianę do porządku obrad 36 sesji. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 podpunktu 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. Projekt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej. I wprowadzenie podpunktu 19 w punkcie 7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany na terenie gminy Nidzica Janowiec Kościelny. Uzasadniam. Środowiskowy Dom Samopomocy w gminie Janowiec Kościelny dotychczas prowadzony był w Szczepkowie Borowym w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej. W dniu 11 stycznia 2021 roku Rada Gminy Janowiec Kościelny utworzyła samodzielną jednostkę organizacyjną. Stała lokalizacja SDS będzie w remontowanym budynku po gminnej spółdzielni w Janowcu Kościelnym. Do czasu zakończenia remontu zajęcia odbywają się w grupach w pomieszczeniach wynajętych właśnie w Ogwoździe, sala bankietowa oraz świetlicy wiejskiej w Safronce. Jest to projekt przygotowany na prośbę wójta gminy Janowiec Kościelny. Zmieniła się siedziba tego środowiskowego domu, stąd też potrzeba podjęcia tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. I również proponuję wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7. Podpunktu 20 to jest projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska. Również projekt był omawiany podczas posiedzenia komisji, także myślę, że tutaj wyjaśnień nie trzeba. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania poszczególnych propozycji zmian w porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7 podpunktu 18? To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. No chwilę czekamy. Pan radny Waldemar Peracki, pan radny Waldemar Pszczółkowski. No w tej chwili pan radny Waldemar Pszczółkowski, ale być może są te problemy z połączeniem. To może pani Doroto, wstrzymamy się, bo pan Waldemar mówi, no jeśli będzie problem z połączeniem, to po prostu... Jeśli nie będzie, to po prostu może na razie, że nie będzie brał udziału w głosowaniu. No jeszcze czekamy chwilę.
No już pan wiceprzewodniczący kontaktował się, także zaraz będzie. I pan Waldemar ma połączenie? Panie przewodniczący, taką informację, bo pan Pszczółkowski ma, radny Pszczółkowski ma problem z połączeniem się. Do czasu, gdy nie nawiążę połączenia, to prosi o przegłosowanie. Dobrze, dobrze. Pani Doroto, to może zaznaczyć, że pan radny nie będzie, nie bierze udziału. Tak, tak, tak. W głosowaniu. Dobrze. W głosowaniu brało udział. Dwudziestu radnych. Za wprowadzeniem do porządku obrad oddano 20 głosów. Stwierdzam, że do porządku obrad został w punkcie 7 podpunkt. Został wprowadzony podpunkt 18. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. I przejdziemy do głosowania. Dobrze. Przejdziemy do głosowania wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 7 podpunktu 19. Proszę bardzo, pani Doroto. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7 podpunktu 19? To jest projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany na terenie gminy Janowiec Kościelny. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. To głosowanie zakończone, pani Doroto. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za wprowadzeniem do porządku oddano 20 głosów. Stwierdzam, że głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że do porządku obrad w punkcie 7 został wprowadzony pod punkt 19. I przechodzimy do kolejnego, do głosowania kolejnego punktu porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7 podpunktu 20. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział, już pan Waldemar dołączył, 21 radnych. Za wprowadzeniem do porządku obrad oddano 21 głosów. Stwierdzam, że do porządku obrad został wprowadzony w punkt odnośnie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska. I przejdziemy do przegłosowania porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan Andrzej Arcyz, pan Waldemar Pszczółkowski, jest już, pani Magdalena jest. Pan radny Andrzej Arcyz i Waldemar Pszczółkowski.
Dobrze, z panem Waldemarem jest problem, czyli kończymy głosowanie. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie zostało zamieszczone na portalu e-sesja. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Gólnik. Dziękuję, panie przewodniczący. Słychać mnie, tak? Halo? Tak, tak, tak. Słychać mnie? Tak. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja mam trzy pytania takie. 2 lutego spotkał się z panią dyrektor MOPS-u, panią Dorotą Kamilą i panią Ewą Gałką w sprawie prawdopodobnie funkcjonowania środowiskowego domu seniora. Mam tutaj takie troszeczkę, jak to się mówi, zastrzeżenia, bo mieliśmy dwie komisje finansów i oświaty i w tych pismach takiego nie pisało i my biliśmy pianę o to, co się ma dziać, a okazuje się, że już rozmowy wcześniej były prowadzone. Może by pan nam wcześniej coś bardziej więcej powiedział. Następny dzień, 8 lutego, spotkanie z właścicielami firmy Campus. Czym zaowocowało to wspólne rozmowy? I 12 lutego inwestycje front. Coś więcej, dziękuję. I pan radny Andrzej Ruś, proszę bardzo. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Nie było pana burmistrza na żadnej komisji, ale pan burmistrz potem odpowie w sprawach różnych. Chciałem się zapytać, dlaczego dotyczyło spotkanie 9 stycznia z panem Krzysztofem Rejskim? Czarne pytanie. Słabo słychać, proszę może bliżej mikrofonu. Pan Dariusz Gólnik, niech wyłączy mikrofon. Pan Dariusz Gólnik, niech wyłączy mikrofon. Dlatego tak się pan mówi. Tego co wie pan. Drugie pytanie. Panie burmistrzu, ja podejrzewam, że... Przepraszam, panie radny Ruś, proszę powtórzyć pierwsze, bo były takie zakłócenia, że nie daję słyszeć. Proszę bardzo, panie burmistrzu, bo ja tak troszeczkę mam grypę, ale powtórzę jeszcze raz. No jeszcze momencik może, panie Andrzeju. Naprawdę proszę wszystkich, że jeśli państwo nie mówicie, żeby wyłączyć mikrofony, bo wzajemnie sobie przeszkadzacie. Jest wtedy słaba słyszalność. No proszę bardzo już, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam pytanie, panie burmistrzu. Odbył pan spotkanie 29 stycznia z panem Krzysztofem Rejskim w sprawie zabudowy terenu tej mleczarni, bo już pan pamiętam, że na wspólnych komisjach pan wstępnie już informował. Drugie bardzo bliskie pytanie dla naszej Komisji Bezpieczeństwa. Odbył pan spotkanie z panem Mariuszem Kostowskim. Dotyczyło to zagospodarowania plaży. Jeżeli to będzie za mało, to zapraszamy na Komisję Bezpieczeństwa. Myślę, że pan wtedy szerzej to mówi. I pytanie, panie burmistrzu, było spotkanie z konserwatorem 24 stycznia i też poprosiłbym o takie rozszerzenie. Wiem, że pan, pamiętam, pan już parę razy na naszych komisjach wspominał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan radny Robert Stasiukiewicz, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam pytanie dotyczące spotkania z konserwatorem. Czy był poruszany temat szaletu miejskiego, bo w sprawozdaniu nie ma tego napisanego. A drugie moje pytanie. Słyszałem, że wpłynęło pismo od zarządcy z ulicy Sienkiewicza dotyczące podłączenia ich do kotłowni naszej miejskiej. I chciałbym właśnie dowiedzieć się, czy byłaby taka również możliwość podłączenia tego budynku, bo tym bardziej, że tam jest stara kotłownia na paliwo stałe, czyli też zanieczyszcza. I do tego jeszcze
słyszałem, że ZUS jest zainteresowany podłączeniem do naszej kotłowni. Także przy tym rozprowadzaniu chciałbym się właśnie odnieść do tego, czy byłaby możliwość również podłączenia tego budynku, bo to tak zaistniało później troszeczkę. To pismo nie dotarło do nas na komisję. Dlatego chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan radny Leszek Pepłowski, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Odnośnie 1 lutego spotkał się pan z prezesem PUGK Andrzejem Jabłonką w sprawie ciepłownictwa. Pan prezes i wiceprezes uczestniczyli w posiedzeniach stałych komisji i omawialiśmy te tematy i teraz chciałem się zapytać, co dalej z ciepłownictwem, przede wszystkim o Wyborską. Czy wchodzimy w ten projekt, czy na razie poczekamy jeszcze troszeczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może jeszcze tak niezwiązany ze sprawozdaniem, ale chciałbym poprosić, że jeśli pan burmistrz dostanie informację, co będzie od poniedziałku z naszymi przedszkolami, bo wiem, że jeszcze gdzieś na godzinę 10:00, to jeszcze nie było to dokładnie ustalone, ale żeby ewentualnie w trakcie nawet sesji, gdy będzie jakaś wiadomość, żeby po prostu część osób odbiera obrady sesji i taka wiadomość, wtedy byśmy od razu przekazali, jaka decyzja, bo wiele osób jest zainteresowanych tym, co z przedszkolami od poniedziałku, czy będą otwarte, czy będą po prostu zamknięte. Bo jeśli chodzi o ministerstwo, decyzja jest, że klasy 1-3 pracują online, zdalnie, ale na temat przedszkoli nic nie było mówione. No i tu jest taka wątpliwość. Także jak będzie coś wiadomo, to bym prosił bardzo, panie burmistrzu, żeby od razu po prostu taką informację przekazać. I pan radny Leszek Śpiewak, proszę bardzo. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie przewodniczący, i co z zerówkami, bo klasy 1-3 to wiemy, ale nie wiadomo co z zerówkami jeszcze. To one funkcjonują w szkołach u nas, więc to też takie pytanie, bo rodzice są zainteresowani. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu, może odpowiedzi. Również jeszcze pytanie jest, bo o przedszkola, a nie o zerówki, ale to pan burmistrz słyszał. Także jak będzie tylko wiadomość, to bym prosił bardzo, żeby od razu przekazać informację. Zacznę od ostatniego pytania, bo to zadał pan przewodniczący Rady. W związku z tym, że jest pan tu najważniejszy, to zacznę od pańskiego pytania. Otrzymałem już informację od pani dyrektor sanepidu. Rzeczywiście w wystąpieniu pana ministra zdrowia nie było nic powiedziane o przedszkolach i zerówkach. Natomiast w dniu jutrzejszym będzie wydane rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie i tutaj już wojewódzcy inspektorzy apelowali o to, żeby doprecyzować w tym rozporządzeniu i tak naprawdę dowiemy się jutro, jak to rozporządzenie zostanie opublikowane. Jeśli w rozporządzeniu nie będzie nic o przedszkolach, będzie to w naszej, tak jakby my będziemy podejmować decyzję. Jeśli rozporządzenie będzie precyzowało, to wiadomo, że musimy się dostosować. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście od poniedziałku przedszkola powinny ruszyć. I po kolei SDS. Rozmawialiśmy o Nidzickim SDS-u, który funkcjonuje przy kościele świętego Wojciecha. Pracuje na dwie zmiany. W jednym tygodniu jedna grupa uczestniczy w zajęciach, w następnym tygodniu druga grupa uczestniczy w zajęciach. Rozmawialiśmy o osobach, które wcześniej były w Szczepkowie Borowym z terenu naszej gminy. Czy jest szansa, żeby te osoby mogły uczestniczyć w tym Nidzickim SDS? Oczywiście na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Miejsc jest ograniczona liczba, ale w związku z tym, że rusza to w Janówcu, więc ci mieszkańcy będą mogli skorzystać, jeśli państwo podejmiecie dzisiaj uchwałę. Spotkanie z Kambudem dotyczyło projektowanych ulic. Firma Kambud chciałaby włączyć się w proces, może nie decyzyjny, ale konsultacyjny. W momencie, kiedy będzie przygotowana koncepcja przez projektanta, oni chcą uczestniczyć, mają swoje propozycje i
i na tym została zakończona ta rozmowa. Inwestycje Frąknowo. Drodzy Państwo, zgłosił się kolejny potężny inwestor, ale podziękowałem panu, który tutaj do mnie dzwonił, dlatego że to jest, nie będę zdradzał nazwy firmy, wiedząc o tym, że znowu rozpoczną się protesty, więc nie będziemy podejmować dalszych rozmów. Teren po mleczarni jest już projekt zagospodarowania. Ja pokazywałem na spotkaniu wspólnym z radnymi, jak to ma wyglądać. Cieszę się, że inwestor chce już w tym roku zacząć budowę, dlatego że od przyszłego roku może już byśmy mieli z tego powodu podatki i oczywiście kilkadziesiąt miejsc pracy. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do mnie do biura, mam ten projekt, można na niego zerknąć. I to jest dobra informacja, dlatego że te rozmowy trwały kilka lat z poprzednim właścicielem, który nie budował i była to zła wizytówka naszego miasta. Dodatkowo powiem Państwu, że są też prowadzone rozmowy w sprawie terenu po byłym herbapolu. Ja staram się być tutaj takim jakby negocjatorem, bo też chciałbym, żeby coś tam zaczęło się dziać w tej kwestii, z tego względu, że mamy kilka tysięcy opon tam pozostawionych. Też informowałem Państwa, że wszczęliśmy postępowanie administracyjne wobec właściciela o usunięcie tych opon. Spotkanie z panem Kostowskim dotyczyło rozszerzenia oferty, jeśli chodzi o kąpielisko w miejscowości Wykno. Chcemy więcej prewencji, chcemy, żeby w zapytaniu ofertowym pojawiła się też taka potrzeba, żeby ratownicy opływali jezioro i żeby niestety, ale usuwali osoby nietrzeźwe, osoby, które nie mają kapoków, tak, czyli kamizelek ratunkowych, i osoby nieletnie, które samodzielnie wypływają na jezioro, dlatego że ta prewencja jest częściej skuteczna niż później ratowanie tych osób, bo może się zdarzyć, że ratownik nie zdąży dopłynąć do topielca, a w momencie, kiedy go usuniemy z tafli, no to realnie uratowaliśmy może czyjeś życie. Nie będziemy za to płacić dodatkowych pieniędzy, po prostu rozszerzamy ofertę. Konserwator. Bardzo dobre spotkanie z panią konserwator, z panią Małgorzatą i z panem Łukaszem, który zajmuje się Nidzicą. Rozmawialiśmy o zagospodarowaniu Placu Wolności. Doszliśmy do porozumienia. Już wiemy, co konserwator pozwoli nam postawić na placu, czego nie pozwala. Cieszę się, że znaleźliśmy wspólny język i lada moment będziemy pewnie zamawiać ławeczki, kwietniki, tak jak to mieszkańcy sobie życzą, bo drodzy Państwo, mieszkańcy wiele na ten temat do nas pisali, mówili i prosili. Chcą, żeby to była taka strefa, gdzie można spokojnie usiąść i odpocząć. Tak? Szczególnie tutaj mam na myśli rodziny z dziećmi oraz osoby starsze. Rozmawialiśmy również o drzewach na wzgórzu zamkowym. Jak Państwo wiecie, najemca hotelu i restauracji napisał bardzo dobry wniosek, otrzymał dofinansowanie. W najbliższym czasie rozpocznie się zabudowa podzamcza, zabudowa średniowieczna, będą tam kuźnie, będą miejsca do lepienia garnków i wiele innych atrakcji. To ma przyciągnąć turystów na kilka dni, dlatego że będą odbywały się tam zajęcia takie średniowieczne, czyli przyjeżdżająca rodzina, tata z synkiem może kuć miecze, kuć podkowy, inne rzeczy wykuwać, mama może malować, haftować z córką, ewentualnie lepić te garnki gliniane. Mało tego, będą tam odbywały się zawody łucznicze i wiele, wiele innych atrakcji. A w związku z tym, że mamy wiele drzew, które są pochylone, zagrażają bezpieczeństwu, istnieje potrzeba wycięcia, a pozostałe trzeba po prostu doprowadzić do takiego stanu, potrzebna jest pielęgnacja. No i tutaj mamy zielone światło, oczywiście musimy zrobić wszystko zgodnie z procedurami, natomiast pani konserwator powiedziała, że jak najbardziej
też widzi taką potrzebę i pomoże nam w tym. Rozmawialiśmy również w ostatniej części na temat SDH-u. Dołączył do spotkania pan prezes PSS-ów. Obecna forma przygotowana przez panią projektant nie została zaakceptowana. Spotkanie w tej części było bardzo burzliwe, ale na końcu doszliśmy do porozumienia. Pan prezes ma zmienić ścianę frontową, przystosować ją albo do zdjęć sprzed I wojny światowej, bądź też do okresu międzywojennego, bo inaczej wyglądała ta kamienica, bądź też może zostać w tej wersji, ale nie można wtedy podwyższyć. Wtedy by tylko trzeba było wymienić te szyby z przodu. Decyzja ostateczna jest taka, że pan prezes zmieni projekt i przystosuje do okresu międzywojennego, natomiast w środku może zrobić, co sobie tylko życzy. Konserwatora interesuje tylko ściana frontowa i dach, ale ma pozwolenie na podwyższenie o 2 kondygnacje, więc cieszę się z tego, że poszło to dalej, tak? I pan prezes, jeśli będzie akceptacja, chciałby w tym roku rozpocząć już budowę. Była też rozmowa o możliwości dofinansowania przez konserwatora. W tym roku Wojewódzki Konserwator Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymał najwyższe środki od wielu lat. Jest to zasługa pani senator Lidii Staroń, która wywalczyła te pieniądze dla naszego województwa. I wiele podmiotów może ubiegać się o te środki. Na prace konserwatorskie, na same badania konserwatorskie i na wiele, wiele innych rzeczy. Szkoda, że nie mieliśmy tej informacji wcześniej, bo byśmy to opublikowali na naszych stronach. I tak jak ta kamienica, która była na 1 maja, ci właściciele mogliby skorzystać z tych pieniędzy. Wcześniej tych środków było mało, w tej chwili naprawdę jest dosyć spora suma. Ale taka wspólnota może też wykonać i zwrócić o refundację. Więc będziemy kontaktować się z panią zarządcą tego budynku, że jeśli wykonali to ocieplenie, to mogą się ubiegać o refundację. Rozmawialiśmy o budynkach na Warszawskiej, skrzyżowanie z Warszawskiej w Żeromskiego. Zwróciła się pani konserwator z prośbą, żebym zorganizował spotkanie z właścicielem tej kamieniczki. Chcą pomóc, tak żeby to ruszyło i żeby nie stało i nie straszyło. Rozmawialiśmy też o innych zabytkach w Nidzicy, o kościołach. Tutaj też jest dobra informacja. Mogą się zwracać księża o dofinansowanie na same badania, bądź też refundację wykonanych prac. Jeśli chodzi o szalet miejski, mamy przedstawić koncepcję pani konserwator i wtedy ewentualnie dostaniemy akceptację lub nie, ale sprawa jest do dyskusji. To tyle, jeśli chodzi o konserwatora. Wspólnota Sienkiewicza, ciepło. Najprawdopodobniej nie będziemy prowadzić w tym kierunku ciepła, bo to jest koszt 1,5 miliona. Poza tym czekamy na rozstrzygnięcie złożonych wniosków. Nasz Wydział Pozyskiwania Środków na prośbę pana prezesa Jabłonki złożył wniosek na 10 milionów, jeśli chodzi o dofinansowanie z funduszy covidowych. Jeśli jakiekolwiek pieniądze spłyną, wtedy możemy usiąść do stołu i rozmawiać, w której części Nidzicy będziemy realizować kolejny etap ciepłownictwa. Jeśli będą te pieniądze, wtedy jest o czym rozmawiać. Tutaj na spotkaniach z radnymi było wiele wątpliwości, wiele pytań, wiele niewyjaśnionych spraw w sprawie ciepłownictwa, więc odkładamy to. Pan prezes jest o tym poinformowany. Prosiłem też w dzisiejszej rozmowie telefonicznej, żeby powiadomić projektanta Mieszkania Plus oraz nowego właściciela działki, dewelopera tych działek naprzeciwko tej działki Mieszkania Plus i za stadionem, żeby budowali kotłownie gazowe i nie liczyli na ciepło z naszej kotłowni. To chyba wszystkie pytania. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję również za odpowiedź. Tam to założenie z tym ważnością przewodniczącego to takie wątpliwe, no ale niech będzie. Tylko jeszcze raz bym prosił bardzo, że jak już będzie wiadomo, to żeby jak najszybciej po prostu informacje przekazać, żeby rodzice wiedzieli, zerówki i przedszkola, żeby jak najszybciej informacja dostała, no bo przecież rodzice muszą sobie również coś zaplanować.
I proszę bardzo, pan radny Józef Kotwicki. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Panie burmistrzu, jeszcze tylko mam takie pytanie. 17 lutego spotkał się pan z panem starostą w sprawie inwestycji. Chciałbym wiedzieć, o jakie inwestycje chodzi i jeżeli powie pan, które są te inwestycje, czy one będą realizowane, jak ta sprawa wygląda. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. I pan radny Jacek Zieliński, proszę bardzo. Dzień dobry bardzo. Witam wszystkich. Dziękuję za głos. Mam pytanie odnośnie spotkania z panem Mieczysławem Zawistowskim na temat MKS Start Nidzica, czego to spotkanie dotyczyło, a także spotkanie z panią Lidią Starn odnośnie kanalizacji, co ono wniosło i przyniosło dla naszej gminy. Odnośnie tych zajęć w zerówkach i żłobkach mam też pytanie też, czy zajęcia specjalistyczne w szkołach będą odwołane, czy będą się odbywać? I odnośnie jeszcze spotkania z panią Ewą Gałką i z panią Kamińską odnośnie Środowiskowego Domu Samopomocy. Mam pytanie, czy gmina Nidzice nie może rozszerzyć działalności obecnego Środowiskowego Domu Samopomocy, powiększyć swoją ofertę i nie podpisywać umowy z gminą Janowiec Kościelny? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Proszę bardzo, panie burmistrzu, proszę odpowiedź. Pan Józef Kotwicki pytał o inwestycje i o spotkanie z panem starostą. Rozmawialiśmy oczywiście o inwestycjach w miejscowości Wykno Jabłonka. Na spotkaniu były panie sołtys. Kanalizacja, przetarg rozstrzygnięty, materiał już jest przywożony na teren budowy. Dziękuję panu nadleśniczemu, że podpisał z nami umowę na dzierżawe działki, gdzie będziemy umieszczać główną przepompownię, bo w trakcie 11 lat, kiedy projekt leżał w szufladzie, zmienił się status pewnych gruntów. Była to trudna sprawa, dzięki tutaj Wydziałowi GMKR, pani kierownik Hablucel, dzięki panu nadleśniczemu i dzięki Starostwu Powiatowemu udało się ten problem rozwiązać. A proszę mi uwierzyć, był to trudny temat, ale przebrnęliśmy dalej. Gdyby nie to porozumienie i ta umowa, inwestycja nie doszłaby do skutku. Przez taki szczegół mogłoby tej inwestycji nie być. Jeśli chodzi o drogę na Piwoda Czarny Piec, oczywiście cieszymy się, że po przetargu jest to dużo mniejsza suma. Mieliśmy problem tutaj z panią skarbnik, dlatego że są to wydatki bieżące. Myślę, że tutaj zrobimy wszystko, żeby na następnej sesji już podjąć decyzję o tym, że pomożemy i przeznaczymy środki, ale tutaj oczywiście zawsze ostrożnie. Natomiast no, zrobimy wszystko, żeby to, tę inwestycję wykonać. Kolejna inwestycja w tej miejscowości. Radny Kumelski tutaj zgłosił się z interpelacją. Z kolei pan starosta przesłał pismo do nas. Nie przeznaczaliśmy środków i o tym rozmawialiśmy z państwem radnych na projektowanie ścieżki rowerowej przez Jabłonkę z tego względu, że zostaliśmy zaproszeni przez pana marszałka do opracowania sieci ścieżek rowerowych i taką sieć opracowaliśmy. Ja to z państwem przedyskutowałem kilkukrotnie. Tę ścieżkę Nidzica, Napiwoda, Natać, Mała wstawiliśmy do tej sieci jako priorytetową i najważniejszą z punktu widzenia turystycznego, więc czekamy na rozstrzygnięcie. I kolejna sprawa, jeśli chodzi o inwestycje, zaprosiliśmy tutaj panią sołtys Wykna, żeby współpracowała z naszym Wydziałem Pozyskiwania Środków. Chcemy wystąpić o małe granty i chcemy zakupić pewne urządzenia na plaży Wyknie, tak żeby ją uatrakcyjnić, ale też zaprosiliśmy ich do współpracy takiej już rzeczowej. Chcemy pozyskać palety i żeby sołectwa w ramach własnych możliwości zrobiły z tego typu leżaki. Natomiast pan starosta zobowiązał się, że przekaże 40 kompletów poduszek na te leżaki, które otrzymał od pana Cierniewskiego z firmy PUR w momencie, kiedy otwierali oddział covidowy w Nidzicy. 10 takich kompletów przekazali, natomiast pozostałe zostały, bo nie są potrzebne. Są to z grubej tkaniny porządne poduchy. Na dzień ratownicy, którzy będą przychodzili na plażę, wykładaliby te poduchy dla turystów. Po południu
przed wieczorem, chowaliby je do magazynku, no i wtedy ta nasza plaża rzeczywiście będzie atrakcyjniejsza. Spotkanie z panem Zawistowskim. Rozmawialiśmy o... Pan Zawistowski ma być członkiem zarządu klubu Start. Przeniósł swoją firmę z gminy Kozłowo do gminy Nidzica, płaci duże podatki. W związku z tym cieszymy się, że mamy kolejnego przedsiębiorcę na naszym terenie. Rozmawialiśmy o terenach inwestycyjnych z tego względu, że ma kilka ciężarówek, które jeżdżą po Europie, ma duże magazyny, chłodnie, zajmuje się logistyką. Rozmawialiśmy o podatkach od środków transportu i rozmawialiśmy o boisku bocznym właśnie przy stadionie. Ma tam swoją koncepcję. Oczywiście poprosiłem pana Zawistowskiego o to, żeby spotkał się z radnymi jeszcze raz w sprawie tej koncepcji i przedyskutował tę sprawę oczywiście z osobami zainteresowanymi w naszej radzie. Spotkanie z panią Lidią Staroń. Drodzy państwo, prosiłem pewne osoby o pomoc w pozyskaniu środków covidowych. Okazuje się, że no, nikt nie kiwnął palcem w tej kwestii. Dlatego pojechałem wyżej. Pojechałem do pani Lidii Staroń. Poprosiłem o spotkanie z panią wiceminister rozwoju. W najbliższym tygodniu planuję spotkanie z posłami z województwa warmińsko-mazurskiego. Będę walczył o te pieniądze. Aczkolwiek chyba już są nikłe szanse, natomiast no, nie poddam się do końca, będę prosił o pomoc. Rozmawiałem również z panią Lidią Staroń na temat pomocy dla Lenki Mazur. Mamy bardzo ciężko uzbierać pożądaną kwotę. Pani senator jak najbardziej deklaruje swoją pomoc. Będziemy uderzać do dużych fundacji o to, żeby chociaż w małej jakiejś tam cząstce, w małych cegiełkach nas wspomogli, bo oczywiście oni mają, wszystkie fundacje mają swoje jakieś priorytetowe zadania. Kolejne pytanie odnośnie żłobków, przedszkoli, zerówek i tych zajęć. Drodzy państwo, no jeszcze raz powtórzę, czekamy do jutra. Jutro ukaże się rozporządzenie. Rozporządzenie powinno precyzować. EŚDŚ. Bardzo trafna tutaj uwaga pana radnego Jacka Zielińskiego. Rozmawialiśmy już na Komisji Kultury na ten temat. Chcemy w miejscowości Orłowo zrobić rodzinny, środowiskowy dom samopomocy dla kilku osób. Złożyliśmy wniosek o budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak najbardziej będziemy myśleli o tym, żeby zagospodarować tych ludzi. Nie chciałbym tutaj na forum się wypowiadać szerzej na ten temat, natomiast na pewno przedyskutujemy to jeszcze na komisjach. To chyba wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. I pan radny Waldemar Pyracki, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, chciałem wrócić do pana wypowiedzi odnośnie ciepłownictwa. Na komisji był pan prezes i wiceprezes PUGK i były przedstawione nam trzy kierunki rozwoju ciepłownictwa: Wyborska, Jedna Nitka, Rataja Trauguta i Osiedle Plus. Z pana wypowiedzi wynika, że tej nitki Osiedle Plus nie będzie. Czy coś się zmieniło i co jest powodem zmiany decyzji? Dziękuję. Dziękuję. I pan radny Leszek Śpiewak, proszę bardzo. Chciałem również dopytać o zmianę tej decyzji odnośnie Mieszkania Plus. No jednak dlaczego tego terenu nie będziemy uzbrajać się ciepłowniczą? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. 2 lutego spotkał pan się z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z panią Doroną Kamińską. Chciałem zapytać, czy rozmawiał pan o wygaszeniu zarządu trwałego świetlic w Orłowie i w Bartoszkach, co być może wiązałoby się z likwidacją świetlic w tych miejscowościach. Chciałem zapytać, czy rozmawialiście państwo na ten temat i jakie są plany. Z tego, co na komisjach poinformowani zostaliśmy,
to jest tam bardzo mało dzieci i ze względu na tą niską liczbę osób, które w tych zajęciach uczestniczą, no ten zarząd trwały miał być wygaszony. Kolejne pytanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i spotkania z panem Fonfara. Chciałem zapytać, o który to teren chodzi konkretnie i czego te zmiany mają dotyczyć. I chciałem zapytać o spotkanie z panem, który interesował się terenami w okolicach Frąknowa. Pan tą ofertę mówił, że odrzucił ze względu na potencjalne protesty. Chciałem się zapytać, co to za branża, jaka to była propozycja, z jakiej branży i czy faktycznie warto taką szybką decyzję podejmować odnośnie rezygnacji. No pan na pewno zna więcej szczegółów, dlatego nie chcę, żeby pan tu wszystko zdradzał, ale przynajmniej jaka branża i co to miałoby orientacyjnie być. Dziękuję bardzo. Dziękuję. IPA radny Andrzej Arcyc, proszę bardzo. Panie burmistrzu, w dniu 3 lutego spotkał pan się z dyrektorem szkoły numer 1, panem Arturem Pacuszka. Jest tu mowa, że rozmowa była prowadzona w sprawie szkółki kolarskiej. Czy to dotyczy, że jakaś była propozycja w wersji tworzenia oddziałów klasowych, czy jak sportowych? Na czym to ma polegać? Czy to jakieś były też propozycje, że musimy ponosić dodatkowe koszty w tym kierunku i tak dalej? Dziękuję. I proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedź. Dobrze. Ciepłownictwo, Waldemar Peracki, pan radny Waldemar Peracki. Drodzy państwo, projektanci czekają już od 2 miesięcy na decyzję, czy podłączymy te budynki za stadionem do sieci, czy też nie. Nie mogą czekać. Wobec tego jest taka decyzja, a nie inna. To nie, niczym złym nie skutkuje, tak? Będą tam mieli gaz, więc powstaną przy tych budynkach małe kotłownie gazowe i są w stanie sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o ciepłownictwo, tak jak wcześniej już państwu mówiłem, czekamy na rozstrzygnięcie wniosków. Jeśli będą pieniądze na ten cel, to możemy o tym rozmawiać. Na dzień dzisiejszy odkładamy ten temat. Świetlice. Szczegółowo była sprawa omawiana na Komisji Kultury. Myślę, że pan przewodniczący kultury, pan Żukowski w swoim sprawozdaniu z posiedzenia państwu więcej na ten temat powie. Jeśli jest taka potrzeba, żeby spotkać się ze wszystkimi radnymi lub radnymi, którzy są zainteresowani świetlicami, proszę o wniosek do pana przewodniczącego Komisji Kultury i państwo pewnie zostaniecie zaproszeni, będziecie mieli więcej wiedzy. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle. Mamy kilka świetlic, na których w tej chwili nie ma chętnych, nie ma dzieci. Jeśli jest dwójka lub trójka dzieci, no to jest bez sensu opłacanie pracownika, koszty ciepła, konserwacji, remontów. Stąd pewnie będziemy co jakiś czas jakąś świetlicę zamykali, a mamy ich bardzo dużo. Jesteśmy gminą, która ma w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej świetlic w Polsce. W Polsce nie ma drugiej takiej gminy, która ma 15 świetlic przy 21 tysiącach mieszkańców, a tak naprawdę 7 tysiącach mieszkańców obszarów wiejskich. I tylko przypomnę państwu, że mamy w Bartoszkach świetlicę, w Grzeguszkach jest świetlica, następnie w Magdaleńcach jest świetlica, następnie w Piotrowicach jest świetlica, w Zagrzewie jest świetlica i w Kanigowie jest świetlica. Czyli na kilku kilometrach mamy tych świetlic naprawdę bardzo gęsto. Jest możliwość, żeby stowarzyszenia, fundacje przejęły te świetlice i żeby funkcjonowały. Jeśli będzie inicjatywa oddolna od mieszkańców, że potrzebują, to jak najbardziej mają możliwość od nas przejęcia tych świetlic. Natomiast nas kosztują te świetlice około 500 000 rocznie. 460 tysięcy chyba w ubiegłym roku. A te pieniądze można przeznaczyć na przykład na sport lub na inne wydarzenia. Oczywiście musi być to związane z działalnością przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, no ale sport jak najbardziej się wpisuje i w tym roku po raz pierwszy będzie konkurs. I tutaj nawiążę do pytania pana radnego Andrzeja Arcyza, bo to się łączy.
Rozmawialiśmy tutaj z przedstawicielami Polskiego Związku Kolarstwa w Olsztynie. Chcą właśnie w ramach tego konkursu wystąpić ośrodki, szkoła numer jeden, i chcą otworzyć sekcję kolarstwa. Mamy kilku zawodników z Nidzicy, którzy dojeżdżają do Olsztyna na tego typu zajęcia. Sprawa rozgrywa się tylko o dowóz tych uczniów na zawody. Ale to będziemy rozmawiać w dalszej części, bo jest też na to pomysł. Dalej, sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o teren obecnej żwirowni w Kanigowie, 120 hektarów. Jest to bardzo atrakcyjny teren pod inwestycje. Padła propozycja, żeby cały ten teren zabudować fotowoltaiką, na co ja nie wyraziłem zgody. Uważam, że to jest zbyt atrakcyjny teren, żeby na całości była fotowoltaika. Widzę tam inną działalność. Zresztą od kilku lat rozmawiam już z dużym graczem, światowym graczem, jeśli chodzi o magazyny. Owszem, ta druga część w stronę Borowego Młyna jak najbardziej, ale ta część przyległa do węzła. Absolutnie nie wyrażam zgody na to, o czym poinformowałem właśnie pana Fonfarę. Frąknowo, fabryka, potężny gracz też na rynku światowym, produkcja płyt wiórowych, skoro były protesty odnośnie produkcji domów drewnianych, no to nie wyobrażam sobie, żeby ci sami protestujący nie wystąpili o produkcję płyt wiórowych. Stąd od razu powiedziałem, że lepiej niech sobie dadzą na spokój. W Nidzicy taka inwestycja jest przez część osób niemile widziana. Chyba że chcą, no to niech próbują na własną rękę. Ja do tego na pewno się nie będę włączał. To tyle. I pan radny Robert Stasiukiewicz, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, to jeśli ta jedna nitka, że tak powiem, wyskoczyła nam, o której rozmawialiśmy, do Mieszkania Plus, jeśli chodzi o ciepłownictwo, to uważam, że powinniśmy podjąć rozmowy dotyczące podłączenia ulicy Sienkiewicza. Tym bardziej, że chcę zaznaczyć, że tam mamy mieszkania chronione. Przestarzała jest kotłownia na olej opałowy, którą też zarządza Pług, i jest tam ponad 60 mieszkań w tym budynku. Także myślę, że tutaj powinniśmy w tym kierunku iść, żeby obniżyć mieszkańcom koszty ogrzewania. Uważam, że powinniśmy wrócić do tych rozmów. Dziękuję bardzo. Może to jednak nie jest temat niezwiązany tak bezpośrednio, jeśli chodzi o... No przecież wrócimy do tego na pewno jeszcze podczas jakichś czy wspólnych posiedzeń komisji, czy podczas posiedzeń komisji. Proszę bardzo, dosłownie dwa zdania. Panie radny, w momencie, kiedy rozmawialiśmy z Polską Spółką Gazowniczą o przeprowadzeniu nitki do miejscowości Tatary, poprosiłem, żeby nie prowadzić jej od strony ulicy Tatarskiej, tylko właśnie ulicą Sienkiewicza, tak żeby tę wspólnotę podłączyć do gazu. Będą mieli możliwość do czerwca tego roku zmiany kotłowni olejowej na nowoczesną gazową, także jest możliwość przejścia na tańsze paliwo i niekoniecznie musimy prowadzić tam za 1,5 miliona nitki ciepłowniczej. Dziękuję bardzo. I pan radny Andrzej Ruś, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Witam wszystkich radnych, bo ich chyba nie powitałem. Panie burmistrzu, ja tak teraz przeglądałem sprawozdanie i 18 lutego odbył pan spotkanie z panem Markiem Wolszakiem, wójtem gminy Kozłowo, z panem Piotrem Rakoczem, wójtem gminy Janowiec, z panem Grzegorzem Napiwowskim, wójtem gminy Janowo. I oczywiście uczestniczył pan Paweł Kuziński, kierownik Wydziału Promocji. Chciałbym się dowiedzieć, czego to spotkanie po prostu dotyczyło. Dziękuję bardzo. Tak szczerze oczywiście. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Spotkanie dotyczyło, poprosiłem wójtów o to, żeby przyłączyli się do akcji zbierania pieniążków dla chorej dziewczynki, dla Lenki Mazur.
Jest akceptacja. W dniu wczorajszym prowadziłem rozmowy telefoniczne. Są prowadzone zbiórki słodyczy oraz środków finansowych. Cieszę się, że wójtowie się przyłączyli. Wszyscy wójtowie i Kozłowa, i Janowca, i Janowa. I druga sprawa, rozmawialiśmy też o ścieżkach rowerowych, tak żeby połączyć te sieci. Przekazałem, jak my to nakreśliliśmy, z panem Wolszczakiem już wcześniej prowadziłem rozmowy, natomiast na wcześniejszych spotkaniach nie było pana wójta Janowca Kościelnego i Janowa. Wiem, że Janowiec tylko na jedną ścieżkę będzie składał, a pan wójt Janowa będzie składał na ścieżkę rowerową od miejscowości Mudułki do końca gminy, czyli chyba Przeździęg Wielki w stronę lotniska. To tyle. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przejdziemy do kolejnego punktu. To jest sprawozdań Komisji Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym. I proszę bardzo, Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego, pani przewodnicząca, pani Bożena Karwowska. Parę słów może informacji o pracy komisji. Proszę bardzo. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego, pani przewodnicząca, pani Bożena Karwowska. Prosiłbym o kilka słów informacji. To może następne. W takim razie być może coś tam się wrócę do Komisji Rozwoju. Prosiłbym bardzo, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska. Pan Przewodniczący, pan Andrzej Ruś. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie Przewodniczący. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska z działalności międzysesyjnej. Posiedzenie komisji odbyło się 19 lutego. W spotkaniu brało udział 4 rad. Informacje na temat planowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej na ulicy Wyborskiej omawiali panowie prezes spółku, pan Andrzej Jabłonka i wiceprezes pan Paweł Łazicki. Dużym zainteresowaniem radnych było podłączenie bloków w centrum miasta, kosztów tych inwestycji, kosztów ogrzewania innych zainteresowanych mieszkańców i placówek, a także podłączenie ciepłej wody dla mieszkańców spółdzielni odbudowa Nidzicy. No bardzo powiem szczerze, temat był szeroko omawiany przez komisję i panów prezesów. Komisja zapoznała się z informacją MOSIR-u, SUW-u o stanie technicznym budynków w posesji szkół, boisk, szkoły, hali widowiskowej i stadionu. W części spotkania dotyczących omawiania projektu budżetu gminy komisji uczestniczyła z KAMiK pani Wiesława Rozmus. W dalszej części brała udział kierownik Wydziału GKR pani Joanna Krystkiewicz-Habluce. Radni zapoznali się z pismami w sprawie wygaszenia świetlic w Bartoszycach i Orłowie. Wyjaśnienie w tej kwestii będą zaproszeni na komisję w marcu sołtysowie i rady sołeckie, czyli wiadomych, i pani dyrektor MOPS. Odpowiedź w sprawie dzwonnicy remontów na Piwocie do wyjaśnienia poinformowanie sołtyta i mieszkańców na Piwocie. Komisja zapoznała się z innymi pismami. Wnioski komisji. Pierwszy wniosek. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy 1 000 000 zł dla spółki PUK na rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku ulicy Wyborskiej. Drugi wniosek. Komisja zwraca się do mieszkańców miejscowości Napiwoda o zajęcie stanowiska w kwestii remontu lub likwidacji dzwonnicy wyżej wymienionej miejscowości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, tu jedno tylko sprostowanie, panie przewodniczący. Bartoszyce to zostawmy w spokoju. Chodzi o Bartoszki. Proszę, tak przejęzyczenie. Zostało zapisane, to chyba... No, być może coś tam, ale to nie ten. Proszę bardzo, komisja rewizyjna, pan przewodniczący, pan Adam Grudkowski. Panie przewodniczący, prosiłem o głos w tej sprawie tego sprawozdania. Panie przewodniczący, kolejno będzie przedstawię. No ale chyba to po kolei, bo tak to się tu zamieszamy. Jest sprawozdanie. Nie, no po kolei komisje, przewodniczący poszczególnych komisji udzielam głosu.
Także dobrze, zaraz nie. będzie i komisja oświaty. Ale nie, sportu. Ale nie, ale panie przewodniczący, ja chciałem się ustosunkować do pewnej sprawy, sprawozdania przedstawionego przez chwilę przez pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Rozumiem, ja myślałem, że pan przewodniczący chce już zabrać... Nie. Aha. To może w tej chwili poprosiłem pana Adama Grudkowskiego, zabierze głos i oddam głos, tak? Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Witam serdecznie wszystkich. Sprawozdanie międzysesyjne Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym spotkała się w dniu 4 lutego 2021 roku. Zgodnie z ustaleniami zespół kontrolujący w dniu 12 lutego 2021 roku rozpoczął kontrolę sprawdzającą w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy w zakresie realizacji nauki WF w klasach sportowych. O wynikach kontroli dostaniecie państwo poinformowanie na najbliższej sesji. Jeszcze kontrola trwa. Wybieramy się w dniu jutrzejszym do pani dyrektor, bo otrzymaliśmy korespondencję zwrotną na zadane pytania, ale spotkamy się z panią dyrektor, i o wynikach zostaniecie państwo poinformowani na sesji najbliższej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. I proszę bardzo, pan Andrzej Arcyz, pan radny Andrzej Arcyz chciał zabrać głos w sprawie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa. Proszę bardzo. Panie przewodniczący komisji, moja taka uwaga. To nie jest po raz pierwszy, że otrzymujemy sprawozdanie w dniu sesji. Ja mam prawo, i tylko nie ja, ale każdy radny, przeanalizować takie sprawozdanie, zdobyć pewną wiedzę. Uważam, że tak nie powinno być. A kolejna sprawa, no właśnie, też zastanawiałem się, co my tu mamy do czynienia z Bartoszycami. No jeżeli się taką rzecz zamieszcza, no to takie pomyłki są dość poważne i należałoby unikać. Dziękuję bardzo. No to jest, podejrzewam, no gdzieś tam czy przy pisaniu, czy coś takiego, ale to tam mało istotne. Dobrze, dziękuję. I może Komisja Skarg, Wniosków, Petycji, pani przewodnicząca, pani Magdalena Górnecka. Proszę bardzo. Dzień dobry, czy jestem słyszana? Jest. Dzień dobry. Kłopoty tak, tak, wszystko tak, słychać tak. W porządku. Proszę bardzo. Tak, w minionym okresie komisji. Proszę bardzo, parę słów na temat pracy komisji. W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie obradowała. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo. Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, pan przewodniczący, pan Andrzej Arcyz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Nidzicy. W okresie międzysesyjnym komisja obradowała na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16.02.2021 oraz w dniu 23.02.2021. Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie. W obradach uczestniczył pan Paweł Koziński, kierownik Wydziału PSPR i RKS, który przedstawił informacje na temat planowanych dotacji dla organizacji kultury fizycznej. Radni nie wnieśli uwag do wyżej wymienionej informacji. W kolejnym punkcie prezesie spółki PGK pan Andrzej Jabłonka i pan Paweł Łazicki przedstawili założenia i wstępne koszty w zakresie wykonania kolektorów ciepłowniczych do warsztatów szkolnych na ulicy Wyborskiej, kolektora ulica Rataja oraz doprowadzenie kolektora do osiedla za stadionem miejskim. Radni oczekują przedstawienia bardziej szczegółowej kalkulacji kosztów przedstawionych zadań. Dalej radni zapoznali się z działalnością Organizacji Kultury Fizycznej oraz MOSIR, które przedstawione zostały w formie pisemnej informacji. Nie wniesiono żadnych uwag w tym sprawie, jednak należy zwrócić uwagę, że jeden klub uczniowski UKS Trójka przy szkole nr 1 w Nidzicy złożył informację, że nie prowadził żadnej informacji. Przy szkole, no, przy,
Przy szkole numer 3, panie przewodniczący. Przepraszam, przy szkole numer 3, tak, moja pomyłka, przy szkole numer 3 nie prowadził żadnej działalności. No szkoda, ta szkoła prowadzi działalność z klasami sportowymi, no jeżeli się nie prowadzi żadnej działalności, to tak być nie powinno. Dalej, ponadto komisja otrzymała informację o posiadanym sprzęcie komputerowym i urządzeniach do zdalnego nauczania przez szkoły. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. Dyrektorzy szkół złożyli informacje w zakresie podejmowanych działań wychowawczych i osiągnięć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021. Komisja stwierdziła, że działalność jej prowadzona jest w szerokim zakresie z dużymi efektami. Kolejnym punktem obrad była informacja dotycząca obwodów szkół na terenie gminy Nidzica. Na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych o utworzenie komisji w tej sprawie podjęto decyzję, że w wyżej wymienionej komisji uczestniczyć będą wszyscy członkowie komisji w miarę dysponowania czasem. Następnie komisja analizowała materiały sesyjne i opiniowała przedłożone do porządku obrad projekty uchwał. Wszystkie projekty zaopiniowane zostały pozytywnie. Tu dodam, że jednocześnie też pozytywnie projekt uchwały numer 17, który mówi o pewnej zmianie dotyczącej wspomagania finansowego nauczycieli i nauczycieli emerytów. Zasygnalizuję tylko, że ta zmiana dotyczyła zmiany inspektora danych osobowych, a cała treść pozostała taka sama, jak po prostu była poprzednio. Jeżeli chodzi o sprawy w sprawach różnych, komisja omawiała pisma w sprawie przekazania świetlicy przez MOPS do gminy. Chodzi o świetlice w Bartoszkach i świetlice w Orłowie. Komisja zaproponowała zasięgnięcie opinii mieszkańców do co dalszego ich funkcjonowania. Opiniowano apel posła na Sejm i marszałka Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie zaniżonych środków, które zostały przyznane dla naszego województwa. Ponadto omawiana była sprawa, trudna sprawa istniejącej pandemii w naszej gminie. Zwrócono uwagę na opracowanie regulaminów dotyczących oświaty. Komisja zawnioskowała, by w uzgodnieniach uczestniczyli przedstawiciel Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia. Omawiano wydatki finansowe na oświatę. Dokonano wynikające z pozostałych oszczędności. Poza tym radni zaproponowali, by zwrócić uwagę do omawianej polityki kadrowej do omawianej polityki kadrowej w placówkach oświatowych oraz dodatków motywacyjnych i funkcyjnych nauczycieli. Na tym protokół zakończono. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. I Komisja Kultury, Turystyki, Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Pomocy Społecznej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Pan Przewodniczący, pan Krzysztof Żukowski, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że jestem słyszalny. Halo? Tak, wszystko w porządku jest. Sprawozdanie z obrad Komisji Kultury, Turystyki, Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Pomocy Społecznej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. W omawianym okresie komisja spotykała się dwukrotnie. Pierwsze spotkanie miało charakter wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Miasta w dniu 16 lutego 2021 roku. Drugie spotkanie odbyło się 23 lutego. W posiedzeniu komisji brało udział 7 radnych, przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Gminnej Rady Seniorów panie Halina Pyszko i Maria Rapacka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Danuta Kamińska, prezesi PUGK w Nidzicy panowie Andrzej Jabłonka i Paweł Łazicki oraz burmistrz pan Jacek Kosmala. Spotkanie komisji rozpoczęło się od dyskusji na temat funkcjonowania środowisk seniorów na terenie gminy Nidzica. Zaproszeni gości wnieśli dużo cennych uwag do poprawy działalności stowarzyszeń pozarządowych tworzonych przez seniorów, poprawy komunikacji między jednostkami gminnymi, Radą Seniorów, Związkiem Emerytów i Rencistów i Uniwersytetem Trzeciego Wieku poprzez opracowanie programu na rzecz osób starszych, założenie funduszu obywatelskiego czy pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez pracowników urzędu. Radni wypracowali i przygotowali formalny wniosek do burmistrza Nidzicy o zabezpieczenie środków
i wykonanie niezbędnych prac w znajdującej się w ratuszu siedzibie Uniwersytetu III wieku, czyli montażu lampy nad wejściem od strony ulicy, poręczy przy schodach zejściowych oraz zapewnienia bezprzewodowego łącza internetowego. Temat funkcjonowania środowisk seniorskich uzupełniła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widzicy. Przedstawiła ona projekt koncepcyjny Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla Samotnych Wykluczonych Społecznie Seniorów. Projekt ten obejmuje budynek z pokojami mieszkalnymi, świetlicą i zapleczem rehabilitacyjno-opiekuńczym. Z tematem tym bezpośrednio wiązał się także pomysł utworzenia w miejscu obecnej świetlicy w Orłowie środowiskowego bądź rodzinnego domu samopomocy. W następnej kolejności prezesi spółki PUGK w Nidzicy zapoznali radnych z koncepcją i potrzebą rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta, wdrażaniu nowych technologii i paliw oraz związanych z nią korzyści zarówno finansowych, jak i środowiskowych. Radni przychylnie wyrazili się o przedstawionych koncepcjach. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał z wyjątkiem projektu nr 17 dotyczącym świadczeń przyznawanych nauczycielom po przejściu na emeryturę. Tutaj dodam, dziękuję, na tym kończę, tutaj dodam, jeżeli chodzi o tą 17, o ten projekt 17, projekt uchwały, to faktycznie projekt ten wyglądał tak, jakbyśmy mieli zmienić jakąś bardzo, bardzo ważną, ważną rzecz, a tam po prostu chodziło tylko o zmianę administratora danych osobowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo i nie wiem, czy pani Bożena Karwowska, Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego. Jeśli jest możliwość przedstawienia informacji, to proszę bardzo. Tak, czy jestem słyszalna? Dziękuję. Tak, wszystko w porządku jest. Dziękuję, panie przewodniczący. Przepraszam za techniczne utrudnienia. I odczytam sprawozdanie z międzysesyjnej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego za miesiąc luty 2021. Dnia 16 lutego 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Omawiane były tematy: rozbudowa sieci ciepłowniczej, propozycje przebiegu ścieżek rowerowych, dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych w 2021 roku oraz drogi, propozycje na 2022 rok do realizacji wspólnie z powiatem. Był również omawiany temat Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczący budowy mieszkań utworzenia społecznej inicjatywy mieszkaniowej w związku z tymi budowanymi mieszkaniami, remontu szaletu miejskiego i sprawy różne. Następne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyło się 22 lutego 2021 roku. Tego dnia obecni byli radni oraz prezesi spółki PUGK, pan Andrzej Jabłonka i pan Paweł Łazicki, którzy na początku zabrali głos i omawiali możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej. Kolejnym tematem z planu pracy na ten miesiąc były rozmowy o zaległościach podatkowych i umorzeniach oraz rozwoju gospodarczym w czasie trwania pandemii COVID-19. Informacji takich o zaległościach radni otrzymali na piśmie. W trakcie trwania obrad komisji przybył umówiony wcześniej przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości, pan Paweł Krasowski, oraz inspektor do spraw wojskowych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, pan Andrzej Mateusz Kamiński. Panowie omawiali możliwości utrzymania z rządowego rozwoju mieszkalnictwa pomocy na zadania jednostki samorządu terytorialnego w sprawie z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. W dalszej części spotkania na wiele pytań odpowiedzi radnym udzieliła pani skarbnik Wiesława Rozmus. Następnie omawiany został materiał na 36. sesję Rady Miejskiej. Uchwały zamieszczone w materiałach sesyjnych zostały większością głosów przyjęte i zaopiniowane pozytywnie. W sprawach różnych, w sprawie dotyczącej opinii na temat ulicy, komisja opiniuje, aby ulica została pod wcześniejszą nazwą ulicy Ogrodowej. Na temat dzwonnicy w Napiwodzie komisja wyraziła zdanie, aby utrzymać obiekt, częściowo wyremontować. W sprawie apelu posła na Sejm komisja popiera apel kierowany do premiera Rzeczypospolitej Polskiej pana Mateusza Morawieckiego o wyrównanie i wsparcie finansowego i równego traktowania regionu przy podziale środków unijnych
oraz o wszelką inną pomoc na rozwój naszej małej ojczyzny Nidzicy i regionu Warmii i Mazur. Komisja zapoznała się również ze stanowiskami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Sejmiku Województwa oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W sprawie świetlic i dalszego przeznaczenia do użytkowania komisja proponuje spotkanie w miejscowościach celem przeprowadzenia rozmowy z przedstawicielami samorządu, sołectw, organizacjami pozarządowymi oraz zainteresowanymi osobami. Podczas posiedzenia komisja wypracowała wniosek. Komisja wnioskuje o ponowne przeanalizowanie i otwarcie zjazdu w prawo z drogi numer 538, jadąc od ronda z drogi numer 545 w kierunku Warszawy na łącznik do ulicy Kolejowej w Nidzicy. Sprawa już była kierowana kilkakrotnie, ponawiamy swój wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim przewodniczącym komisji za przedstawione informacje. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest sprawozdanie z działalności Nidzickiego. Panie przewodniczący, nie zwraca pan uwagi, kto zgłasza się do głosu. No nie, przepraszam bardzo, to no faktycznie nie zerknęłem na drugi ekran. Proszę bardzo, w sprawie informacji na temat prac komisji, tak? Tak. Radny Mieczysław Szpejna, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Ja tylko tak troszeczkę zwrócę uwagę co niektórym przewodniczącym, szczególnie panu przewodniczący Artyzowi, że potrafi znaleźć błąd u kolegi, ale u siebie jakoś nie potrafi. Za chwilę też błądzi. Pan burmistrz go poprawia i jest wszystko ok. Także panie przewodniczący Komisji Oświaty, proszę więcej pokory i więcej wyrozumienia, jak ktoś się pomyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan radny Andrzej Arcyz, proszę bardzo. No niech pan Szpejna nie będzie tu adwokatem innych osób, ale ja chciałem głos w innej sprawie zabrać. Tutaj odnośnie wątpliwości projektu uchwały numer 17, odnośnie jego tutaj pozytywnego zaopiniowania, ale pan przewodniczący, mówiąc na końcu, wyjaśnił, dlaczego mieli wątpliwości i zrozumiałem, o co tu chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przejdziemy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury za 2020 rok. Sprawozdanie zostało zamieszczone na portalu e-sesja. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przejdziemy do punktu piątego. To jest sprawozdania z działalności miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok. Sprawozdanie również było zamieszczone na portalu e-sesja. Podczas komisji była możliwość ewentualnie, jeśli by jakieś wątpliwości, wyjaśnić. Czy ktoś z państwa ma pytania do zamieszczonego sprawozdania? Tak, mam. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Arcyz. No przepraszam bardzo, no właśnie źle, że nie zadałem tego pytania i wyjaśnienia na komisji, jednak no, pozwolę sobie teraz. Czy w związku z powstaniem filii biblioteki na dworcu kolejowym biblioteka będzie ponosiła dodatkowe koszty, czy są dodatkowe zatrudnienia i tak dalej z tym związane? Bo to, że ona tam powstała, bardzo za to mieszkańców cieszy. Proszę, prosiłbym może o wyjaśnienie. Dziękuję. I no nie wiem, czy wyjaśnienie odnośnie może, czy w formie pisemnej, czy pan burmistrz w tej sprawie coś potrafi odpowiedzieć. Dobrze. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, drodzy państwo, jak były konsultacje, a były to jedyne konsultacje w Polsce odnośnie budowy dworca, mieliśmy na tej sali sporą grupę Nidziczan, którzy chcieli
włożyć swoje kilka uwag co do projektowania i koncepcji tego dworca. Jednym z punktów było to, żeby właśnie powstała ta biblioteka. W związku z tym PKP budując wygospodarowało pomieszczenie na taką małą filię biblioteki. My ją przenieśliśmy z ulicy Sprzymierzonych. Wiem, że niektórzy mieszkańcy zgłaszali się do pana dyrektora biblioteki o to, żeby też pozostawić na ulicy Sprzymierzonych. Natomiast mamy teraz tak rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych w Nidzicy, że do tej biblioteki można w kilka minut dojechać rowerem. Mamy wiatkę przy dworcu, że można ten rower sobie spokojnie zaparkować. Stąd taka była decyzja. Płacimy niewielką sumę za wynajem tego pomieszczenia. Kupiliśmy nowe nergały. Przesuwaliśmy na którejś z sesji, już nie pamiętam, czy zarządzeniem, ja to przesuwałem. Zatrudnienie nie zostało zwiększone, po prostu tylko przeniesione ze Sprzymierzonych na kolejową. Dziękuję bardzo. No, jeśli chodzi o bibliotekę w tym miejscu, to bardzo wiele pozytywnych głosów jest, szczególnie od osób starszych, które mają możliwość skorzystania. Nie widzę więcej pytań, w związku z tym przechodzimy do realizacji punktu siódmego, to jest podjęcia uchwał. Oj, przepraszam bardzo. Kolejny punkt dzisiejszego spotkania, dzisiejszej sesji to informacja radnych Rady Miejskiej o ich udziale w pracach stowarzyszeń, fundacji, związków, rad. Również informacje zostały zamieszczone na portalu e-sesja. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi, pytania do przedłożonych informacji? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do punktu siódmego. To jest do podjęcia. Pan radny Mieczysław Szpejna do punktu poprzedniego, tak? Do tego, do podjęcia uchwał. Aha. Mogę, panie przewodniczący? Przechodzimy do punktu siódmego, do podjęcia uchwał. I w tym punkcie chcę zabrać głos, panie przewodniczący. Przed tym punktem chcę zabrać głos. Aha, dobrze. Czy mogę? Dobrze, proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałbym wrócić do poprzedniej sesji ze względu na to, że niektórzy radni nie potrafią odczytać, co jest za, co przeciw, co wstrzymał się. Mam do pana prośbę, żeby pan poinformował radnych, jak wygląda głosowanie i co trzeba naciskać głosując za, przeciw, wstrzymuje się, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak na poprzedniej sesji, że będziemy musieli zwoływać sesję nadzwyczajną. Dziękuję bardzo. To tylko taka prośba. Dziękuję. Dziękuję. No, mam nadzieję, że tym razem nie będzie jakichś przerwania połączeń i tak dalej. No, w tej chwili, jeśli chodzi o łącza internetowe, zdarza się to i nie potrafię powiedzieć, czy takich sytuacji nie unikniemy i podczas tych obecnych głosowań, no ale mam nadzieję, że przebrniemy przez to. No i też mam nadzieję, że to po raz ostatni z takimi utrudnieniami różnego rodzaju będziemy się spotykać, no ale to nie wiadomo, co jeszcze najbliższa przyszłość przyniesie. Przystępujemy do realizacji punktu siódmego, to jest podjęcia uchwał. I pierwsza uchwała dotyczy zmian w budżecie gminy Nidzica na 2021 rok. Są zgłoszone dwie autopoprawki do projektu uchwały, które już były wcześniej zamieszczone, ale tak jednym zdaniem prosiłbym bardzo pani skarbnik o informację taką bardzo krótko na temat pierwszej autopoprawki i drugiej autopoprawki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Chciałam powiedzieć o pierwszej autopoprawce, że pan burmistrz wycofuje się ze zwiększenia wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla powiatu nidzickiego na zadanie rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Napiwoda, Bartoszki, Grzegórzki
i to będzie zmniejszenie, tak jak Państwo macie opisane w dziale 600, w poszczególnych rozdziałach, paragrafach. I w związku z tym, że nowy wydatek musiał mieć źródło pokrycia w nowych dochodach dla zrównoważenia budżetu, równolegle wycofuje się ze zwiększenia wydatków o tę kwotę. W dziale 700 to były dochody ze sprzedaży mienia. Wprowadzenie tej autopoprawki spowoduje zmiany w treści uchwały i w załącznikach, tak jak Państwu zostało tu opisane. Autopoprawka 2 ma kosmetyczny charakter, ponieważ tak jak już tyle razy tu Państwo też stwierdzili, że się można pomylić, także ja też proszę o wybaczenie. Zamiast paragraf w rozdziale 855.13 w dziale rodzina, zamiast paragrafu pierwotnie 413 składki na ubezpieczenie społeczne, po prostu literówka, palcówka poszła 4300 paragraf zakup usług pozostałych. I także prosiłabym w imieniu Pana Burmistrza o przegłosowanie tych autopoprawek. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mnie słychać. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja mam taką prośbę do Państwa, bo jestem bardzo zainteresowany rozbudową drogi powiatowej na odcinku na Piwoda Bartoszki-Grzeguszki, aby nie zdejmować tych pieniążków, dlatego że projekt jest na ukończeniu i podjęte wcześniejsze decyzje o współfinansowaniu tego projektu, myślę, że powinniśmy się wywiązywać z tych swoich obietnic. Dwa, żeby to zdjęcie nie spowodowało jakichś negatywnych skutków, tak, przy dobrej współpracy w tej chwili gminy i powiatu. Myślę, że to nie są jakieś ogromne pieniądze, 52 951,50 groszy. Tak jak mówię, bardzo bym prosił o niezdejmowanie tych środków. To jest apel do radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My, jeśli chodzi o tę sprawę, to tam jaki był powód, to już rozmawialiśmy na komisjach, także myślę, że to później do tego jeszcze będziemy wracać. Przejdziemy do głosowania, nie widzę więcej zgłoszeń. Przejdziemy do głosowania autopoprawki numer 1. Kto jest za przyjęciem autopoprawki numer 1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem autopoprawki oddano 15 głosów, głosów przeciwnych 6. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła autopoprawkę numer 1. I przejdziemy do głosowania autopoprawki numer 2. Kto jest za przyjęciem autopoprawki numer 2? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem autopoprawki oddano 20 głosów. Jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła autopoprawkę numer 2 do uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy Dzice na 2021 rok. I przejdziemy do głosowania zmian w budżecie gminy Dzica na 2021 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami. Nie widzę pytań co do projektu uchwały. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 1, która dotyczy zmian w budżecie gminy Dzice na 2021 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów, głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było.
stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Lidzice na 2021 rok. I uchwała numer 2. Proszę bardzo, może też jedno zdanie. Również autopoprawka była zamieszczona, ale pani skarbnik prosiłby bardzo jeszcze o przypomnienie, czego dotyczy autopoprawka. W związku z tym, że państwo przyjęliście uchwałę budżetową z autopoprawkami, a to ma wpływ na uchwałę numer 2 w zakresie dochodów majątkowych i dochodów ogółem i wydatków majątkowych i wydatków ogółem. Także państwo tu przedstawiliśmy, w których pozycjach zmienią się odpowiednie kwoty. I w związku z tym, że objaśnienia teraz mamy bardziej szersze, w tym roku robimy, więc cała treść objaśnień jako nowe brzmienie została państwu też załączona tu do objaśnień, że cały załącznik otrzyma nowe brzmienie. Po prostu zostanie dostosowany do treści uchwały budżetowej podjętej ze zmianami, bo to musi być spójność. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania autopoprawki do uchwały numer 2. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem autopoprawki oddano 21 głosów. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. I przejdziemy do głosowania uchwały numer 2 wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 2? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzice na lata 2021-36. I przechodzimy do uchwały numer 3, która dotyczy zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Turystyki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały numer 3? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny Waldemar, o już jest, dobrze, dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 21 radnych, za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Turystyki, Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Pomocy Społecznej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. I uchwała numer 4, która dotyczy zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały numer 4? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia. I uchwała numer 5 dotyczy udzielenia pomocy finansowej powiatowi Nidzickiemu. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Pani radna Magdalena Górnecka. O, już jest wszystko w porządku. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Nidzickiemu. I uchwała numer 6 dotyczy uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzeguszki, Bartoszki i Waszułki. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Dariusz Gulnik. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja bym tylko tak krótko chciał się zapytać, bo na komisjach nie umiał nam tego dokładnie odpowiedzieć. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy jeżeli będzie, zmniejszymy to na 40 DJP, to zwykły rolnik nie będzie intruzem w swojej miejscowości? Choć mi konkretnie nie chodzi, czy to tam będzie tyle, czy tyle, tylko czy po prostu to nie będzie skutkowało tym, że on będzie musiał, zwykły rolnik, ja nie mówię tutaj o dużych przedsiębiorcach, tylko zwykły rolnik mieszkający od lat będzie mógł dalej prowadzić swoje takie ilości zwierząt hodowlanych jak do tej pory. Dziękuję. Dziękuję. I proszę bardzo, odpowiedź ewentualnie. Tutaj chodzi o to, żeby zabezpieczyć naszych mieszkańców przed wielkopowierzchniowymi farmami. Nie chcemy tutaj mieć w tysiącach ilość, inaczej, wielkich kurników lub bardzo dużych chlewni. I tylko o to chodzi. Przed wielkoprzemysłowymi produkcjami. Normalny rolnik będzie mógł tak jak do tej pory prowadzić swoją działalność bez zagrożenia. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. A radny Leszek Śpiewak. O, już jest. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów. Głosów wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzeguszki, Bartoszki, Wasiłki. I przechodzimy do uchwały numer 7, która dotyczy wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości gminy Nidzica. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny Andrzej Ruś. O, już jest, dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Nidzica. I uchwała numer 8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Chodzi o w obrębie piątki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosy przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. I uchwała numer 9 dotyczy zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Indzica. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. I uchwała numer 10 również dotyczy zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. I uchwała numer 11 również dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. Chodzi o ulicę Górną. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. I uchwała numer 12 dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas odznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat. I uchwała numer 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 21 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
I uchwała numer 14 dotyczy wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Północ. Sprawa była omawiana podczas posiedzenia komisji. Było spotkanie zorganizowane. Widzę, że są pytania do projektu uchwały. Proszę bardzo, pan radny Józef Kotwicki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym tylko bardzo serdecznie podziękować za... Słabo. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie pana przedstawiciela Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Północ, który no, w sposób jasny i klarowny przedstawił, jak wielkie korzyści płyną z projektu rządowego dla mieszkańców i Polski, i Nidzicy. Wiemy, z jakimi problemami mieszkaniowymi się borykamy i tutaj te wątpliwości mieliśmy na wspólnym spotkaniu, które w taki sposób niekoniecznie do końca jasny zostały wyjaśnione. Ja myślę, że z takich zaproszeń powinniśmy częściej korzystać. Wszystko jest jasne. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję. Dziękuję. No również uważam, że bardzo wiele informacji takich wyjaśniających zostały przekazane i wiele wątpliwości rozwianych. Tu się zgadzam absolutnie z panem radnym. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Północ. I uchwała numer 15 dotyczy wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Północ. Czy są pytania do projektu uchwały? Jest to uchwała związana z poprzednią. Nie widzę, przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 21 radnych. Za przyjęciem uchwały oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo utworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Szpejna. Panie Mieczysławie, proszę bardzo. Pan radny Mieczysław Szpejna. Dziękuję, panie przewodniczący. Też chciałbym się przyłączyć do tego podziękowania radnego Kotwickiego dla pana burmistrza, że był tak dobry i skłonił się do prośby radnych. Zaprosił przedstawiciela, a tutaj to ja bym chciał podziękować bardzo koleżankom i kolegom radnym, że poparli rządowy projekt. Proszę zauważyć, że to nie jest samorządowy projekt, tylko rządowy, tego, jak gdyby to można powiedzieć, rządu, który teraz rządzi i dzieli, tak? Dziękuję bardzo koleżankom i kolegom. Dziękuję. Myślę, że projekt przyniesie efekty. No i przede wszystkim, że zwiększy się liczba mieszkań dla tych osób, które potrzebują, a nie do końca jest stać, żeby kupować u deweloperów, bo to jest główny cel tego projektu. No i mam nadzieję, że się powiedzie i za 2 czy za 3 lata będą tego efekty na terenie gminy Nidzica, że będziemy dysponować jakąś tam liczbą mieszkań, kilkudziesięciu,
pod wynajem, które będzie można po prostu w jakichś niższych kwotach wynajmować. I pan radny Dariusz Gulnik, proszę bardzo. Dziękuję. Fajnie, że tak dziękujemy, że było ten, tylko ja sobie przypominam, że na takim spotkaniu było nas 7 osób z Komisji Finansów i tylko 3 osoby radnych przybyło. I tak nie do końca było to takie uczciwe. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej. Pan radny Leszek Śpiewak, proszę bardzo. Mimo niskiej frekwencji to było dobre spotkanie, bo było merytoryczne i spora dawka informacji. Jedyne, co mnie smuci, to ten program Mieszkanie Plus, że to tylko z takich informacji, które otrzymaliśmy od pana burmistrza, że tylko 2 gminy w tym programie w Polsce zostały, czyli Nilica i jeszcze jakaś inna gmina. Smuci mnie też to, że nie będziemy do tego Mieszkania Plus za halą sportową na chwilę obecną podłączać ciepła z naszej ekologicznej kotłowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przejdziemy do uchwały numer 16, która dotyczy zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Nidzica za rok 2021. No jest to inicjatywa i pana burmistrza i radnych, żeby przynajmniej w ten sposób wspomóc naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy borykają się z obostrzeniami, które wprowadziły przepisy związane z epidemią. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? No nie, to już tutaj jest ktoś? Nie, bo u mnie się nie wyświetla. Panie Mieczysławie, to może po głosowaniu już pan głos zabierze, bo czy... No dobrze, proszę bardzo. Pan radny Mieczysław Szpejna. U mnie się nie wyświetliło także. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Szpejna. Jak rozumiem, głos w sprawie projektu uchwały. No może później, jak przegłosujemy, to... To może przegłosujemy i później głos oddamy. To panie Mieczysławie, już, bo tu już nam się wyświetla wszystko, że jesteśmy w głosowaniu, po prostu ja oddam głos, jak już będzie możliwe połączenie. Proszę bardzo, to przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Halo, panie tatku? Tak. Jest już? Już zaraz, bo głosowanie w tej chwili, zaraz oddam głos. Bo już słychać, jest wszystko w porządku. Także zaraz oddam głos, tylko zaraz powiem, jaki był wynik głosowania. Zaraz oddam głos. Nie ma sensu po głosowaniu. To proszę bardzo, bo jesteśmy jeszcze w trakcie, bo okay. Widzę, że jest 1, 2, 3, 4, 5 osób nie głosowało. Czy to jest w związku? Tak, w związku z tą uchwałą, ale ja miałem tutaj problem i po prostu nie zdążyłem tego problemu naprawić, a chciałem zabrać głos przed głosowaniem. No to proszę bardzo, jeszcze w tej chwili proszę zabrać głos i zaraz. Chciałbym się odnieść do tego zwolnienia, bo
Mnie się wydaje, że ta uchwała, mimo to, że żeśmy głosowali, nie jest do końca kompletna i nie jest do końca wyjaśniona, bo nie wiemy, jakie to pieniądze, to tylko pan burmistrz powiedział, że około 20 tysięcy, czy coś tam koło tego, nie wiadomo, kto będzie zwolniony, a ja bym chciał, proszę państwa, zwrócić uwagę na to, że nie tylko restauratorzy stracili na tej pandemii, ale dużo mieszkańców i przedsiębiorców naszej gminy też straciło. I podnosząc rękę za tą uchwałą, zwalniamy tylko jedną grupę i to jest z całości opłaty, z całorocznej opłaty. Nie było całego roku jak gdyby zamkniętego tamtego na sprzedaż alkoholu. Nie wiadomo, jak to będzie. Ja myślę, że podjęcie tej uchwały w takiej formie i w takim czasie, że nie wiemy dokładnie co i jak, jest troszeczkę takim wyprzedzaniem, wybieganiem w przód, tak? Dlatego proszę, żeby się zastanowić, czy musimy to akurat dzisiaj, czy nie możemy tego dokładnie zbadać, bo myślę, że umarzając tą opłatę restauracją, krzywdzimy niektórych mieszkańców i przedsiębiorców naszej gminy, bo myślę, że im też się należy jakieś zwolnienia, czy to z podatku, czy z innej opłaty, tak? A nie tylko jedną grupę, bo rząd tak zadecydował. To rada decyduje komu, co i jak się należy. A pan burmistrz to tak jak gdyby troszeczkę zrzucił na nas, a my nie mamy praktycznie, tylko głosujemy, a nie mamy później wpływu komu, co umarzamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, sprawa była wyjaśniana i podczas posiedzeń komisji. Była też mowa na wspólnym posiedzeniu komisji na ten temat. No i jeszcze pan burmistrz chce zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, zwalniamy tylko osoby, tylko podmioty, które mają pozwolenie do konsumpcji na terenie zakupu, czyli restauracji. Nie zwalniamy sklepów, nie zwalniamy innych podmiotów, tylko branżę restauracyjną. Jest to 20 kilka tysięcy, mimo to wpływ do budżetu ze sprzedaży alkoholu będzie większy. Będzie większy. To, że inne podmioty nie mogą skorzystać z tego, z tej formy pomocy, no inne podmioty korzystają z tarczy. Rząd przedstawił tutaj przedsiębiorcom szeroki wachlarz możliwości. Najbardziej tracą samorządy, bo tylko my nie możemy wystąpić o pieniądze z tarczy, jeśli chodzi o siłownię, o halę widowiskowo-sportową i o Nidzicki Ośrodek Kultury. Natomiast wszyscy inni przedsiębiorcy mogą o taką pomoc występować. I muszę państwu powiedzieć, że w gminie Nidzica prowadzący działalność gospodarczą wykorzystali w wysokości ponad 200 milionów. To jest ogromna pomoc. To, że niektórzy pracodawcy mają po kilka zakładów w Polsce i w Europie, no to już inny czynnik, tak? Ale te pieniądze wpłynęły tutaj. Niedawno na stronach powiatu widzieliście państwo, ile sam Nidzicki Urząd Pracy rozdysponował tych środków dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Wiosną każdy mógł napisać o 5 tysięcy pożyczki, którą udowadniając mógł po 3 miesiącach mieć umorzoną. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Przejdziemy do kończenia głosowania, bo nie wszyscy, wtedy mi się nie wszystko wyświetlało. Jeszcze w tej chwili kto się zgłosił? Głosowanie powinno być po zabraniu głosów, którzy się zgłosili. No wcześniej nie było, no to być może w trakcie, no w tej chwili nie mogę się cofnąć z głosowania, bo część osób już zagłosowała. No i w trakcie teraz osoby głosowania zgłaszają się do zabrania głosu. Jak było wcześniej, pytałem, czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos. Udzielił pan głosu panu Szpejnie, więc proszę pana, mam teraz w tej chwili jest nagle, proszę państwa, przechodzimy do głosowania, ewentualnie później, bo jesteśmy w trakcie głosowania. Później ewentualnie po zakończeniu głosowania oddam głos tym osobom, które chcą zabrać głos. A teraz dokończmy po prostu głosowanie. I proszę, jeśli pytam, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie danej uchwały, no to proszę się zgłaszać, a nie w trakcie już głosowania. To proszę bardzo, pani Doroto, dokończymy głosowanie i później jeszcze oddam głos.
Pan radny Leszek Śpiewak. Panie przewodniczący, coś tutaj nie mogę się połączyć. Brak mam aktywności w głosowaniu. No. Jest w tej chwili dwie osoby. Pan Józef Kotwicki zgłaszał problemy z głosowaniem. W tej chwili nie oddał głosu jeszcze pan radny Leszek Śpiewak. Panie przewodniczący, nie oddam tego głosu, ponieważ jednym pan udzielił głosu, innym nie udzielił. To, że panie, pan nie... panie radny, pan bardzo dobrze o tym wie, że zaczęliśmy, nie było żadnego problemu, żeby zgłosić się do dyskusji przed głosowaniem. W trakcie proszę, głosowania traktowanie zostało to już przerwane. A nie, że pan sobie... A teraz może pan zagłosować albo wstrzymać się. No jest, ale proszę bardzo dokończyć głosowanie i później oddam głos. Pan nie udziela głosu. Co to jest, panie przewodniczący? Proszę bardzo, kończymy głosowanie. Pani Doroto, kończymy głosowanie. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 18 głosów, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Nidzica na 2021 rok. I proszę bardzo, w tej chwili głos chciał jeszcze w sprawie przegłosowane uchwały. Jeszcze raz prosiłbym bardzo, żeby no jeśli jest, to zgłaszać się nie w trakcie już jak rozpoczynamy głosowanie, tylko przed głosowaniem, żeby po prostu się zgłosić. W tej chwili nie wiem dlaczego ad vocem tutaj pan radny Krzysztof Żukowski. Nie wiem do czego ten. No to miało być ad vocem do wypowiedzi pana Szpejny, jeżeli mogę. No proszę bardzo. Może powiem, podzielę tą swoją wypowiedź na dwa takie szybkie komunikaty. Faktycznie wyszło tak, że zaczęliśmy głosować, a nie mogliśmy się wypowiedzieć, ale wynikało to z tego, że nikt właściwie się nie zgłosił do dyskusji, z wyjątkiem pana Szpejny, który faktycznie miał w tym momencie problem techniczny, więc no wyszło tak, jak wyszło. Nie wydaje mi się, żeby to była tutaj do pana Śpiewaka, żeby to była wina pana przewodniczącego. No wyszło dokładnie w ten sposób, że w połowie głosowania okazało się, że był jakiś tam głos niestety osoby, która miała problem techniczny. A jeżeli już ta osoba, mówię tutaj o panu Szpejnie, włożyła ten kij w mrowisko, to powiem tak, no jeżeli możemy pomóc komukolwiek, to pomóżmy. Pomóżmy tym restauratorom, którzy mają straty z tego powodu, że nie mogą prowadzić normalnej działalności gospodarczej. Nikt nie powiedział, że wszystkich musimy traktować równo, bo myślę, że czasy socjalizmu mamy już dawno za sobą i niekoniecznie musimy do nich wracać, chociaż uporczywie się czasami, nie wiem, wszystkim chcę dać po równo. No moje zdanie jest takie, dobrze, że mamy taki projekt uchwały, dobrze, że większość radnych jest za. Dzięki temu możemy pomóc tym, no, którzy nie mogli po prostu sprzedawać tego alkoholu, więc oni nie mogą być karani przez nas za to, że ktoś im po prostu zamknął restaurację. Dziękuję bardzo. Dziękuję i ad vocem to również pan radny Andrzej Arcys, proszę bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, wyraźnie jest określone, że projekt tej uchwały, który żeśmy przed chwilą przegłosowali, dotyczył tylko i wyłącznie jednego podmiotu, więc nad tym powinniśmy podejmować dyskusję, a nie szerzyć to nie wiadomo w którym kierunku. W związku z powyższym, jeżeli jakiekolwiek propozycje, żeby innymi podmiotami się zająć w podobnej sprawie, to są wolne wnioski. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. I pan radny Mieczysław Szpejna. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się odnieść do tego ad vocem pana Żukowskiego, że ja nie jestem tylko czas komunizmu minął. No właśnie. I ten
do sprawiedliwości i solidarności społecznej. Bo jeżeli burmistrz twierdzi, że tamci to wzięli covidowe czy tam coś, a to znaczy, że restauratorzy nie wzięli tego, tej dopłaty rządowej, prawda? I im musimy podnieść. Nie chodziło tylko o to, proszę Państwa, żebyśmy się tym, nad tym głębiej zastanowili, nie tylko, że rząd bardzo dobrze zrobił taką ustawę. Ja się cieszę z tego, że myśli o tych, którzy stracili, ale w ramach rady, w ramach samorządu, to my nie tylko mamy restaurację, proszę Państwa, mamy mieszkańców, którzy stracili na tej pandemii, mamy przedsiębiorców, którzy stracili. I teraz, proszę Państwa, tak jak pan artyst powiedział, no teraz będziemy się zajmować kolejnymi grupami, tak? No bo należałoby teraz poprosić wszystkich, którzy stracili, żeby przyszli do rady i na każdej sesji, żebyśmy przegłosowali jakieś ulgi dla mieszkańców lub przedsiębiorców. To mi się mija z celem. Powinniśmy jakoś to wspólnie do tego dojść, że aha, ci i ci. Ci nie skorzystali, ci nie skorzystali. Tym pomagamy. Panie Mieczysławie, może no, bliżej z uchwałą. Była omawiana, to nie było, bo było to omawiane i na komisjach. I nie stoi na przeszkodzie, żeby gdyby były jeszcze takie sytuacje i możliwość pomocy, to żebyśmy o tym rozmawiali. Ale panie przewodniczący, ja za tym, żeby na ten temat rozmawiać, jeśli będzie możliwa jakaś pomoc. Widzi pan, bardzo dobrze, że pan się ze mną zgadza. Ja się z panem też zgadzam. Tylko nie możemy tak robić, że pewną grupę jak gdyby mamy uprzywilejowaną, bo w tej chwili to tak wygląda, że ci stracili, to tym musimy. Nie wiadomo, czy oni aż tak tyle stracili. Zwaniami jest z całorocznej opłaty, proszę Państwa, z całorocznej. To są 3 raty. I teraz jak się czują inni przedsiębiorcy, proszę Państwa, jak się czują mieszkańcy, którzy nawet nie mają odwagi iść o to i prosić. Panie Mieczysławie, ale bym wola, żeby pan nie dzielił na tych uprzywilejowanych, nieuprzywilejowanych, bo to chyba nie do końca tak jest. Ale przed chwilą to padło, że nie dla wszystkich. Pan Żykowski no dobrze, powiedział. Dobrze. Proponowałbym, żebyśmy jeszcze wrócili, bo zostały nam uchwały, żebyśmy wrócili do tej dyskusji i oczywiście, na samym początku w wolnych wnioskach wróciłbym do tej dyskusji. Bardzo proszę. I sam zaproponuję, a teraz bym prosił bardzo, żeby już zakończyć. Zobowiązuję się, że na samym początku wolnych wniosków na ten temat byśmy sobie porozmawiali, każdy będzie mógł zabrać głos. A teraz bym prosił bardzo, bo mam zgłoszenia pana Andrzeja Ruzia, pana Andrzeja Akcyza, żeby ewentualnie zakończyć to, wrócimy do tego w wolnych wnioskach. Okej, dziękuję. To na razie wracamy do uchwał. W wolnych wnioskach wrócimy. Pan radny Mieczysław Szpejna, który wcześniej się zgłaszał, jako pierwszy będzie miał głos w tej sprawie udzielony. Przy głosowaniu, że Kopczyński dalej nie ma kontaktu, to myślę, że możemy powiedzieć. Dobrze. Przechodzimy do uchwały numer 17, która... To może na bieżąco, czy będzie się wyświetlał, czy coś, to będziemy... Uchwała numer 17, która dotyczy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny Józef Kotwicki zgłaszał problem i no, jest jego decyzja taka, że jeśli nie będzie mógł się połączyć, to żeby po prostu kończyć głosowanie bez jego udziału. Tak. W głosowaniu brało udział 20 radnych za przyjęciem uchwały, oddano 20 głosów, głosów wstrzymujących się, przeciwnych
nie było, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę numer 17 i uchwała, kolejna uchwała numer 18, która dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przejdziemy do głosowania. Uchwała numer 18, pani Doroto. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I w tej chwili pani radna Magdalena Górnecka i pan radny Józef Kotwicki. Pani Doroto, bo tak, kończymy, bo pan radny prosił, że jak nie będzie mógł, to żeby po prostu. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. I uchwała, projekt uchwały numer 19 dotyczy zawarcia porozumienia z gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy dom samopomocy zlokalizowany na terenie gminy Janowiec Kościelny. Czy są pytania do projektu uchwały? Widzę pan radny Jacek Zieliński, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Będę głosował w tej chwili za tą uchwałą, ale mam nadzieję, że gmina Nidzica podejmie się poszerzenia swojej oferty dla osób starszych i nasi mieszkańcy będą mogli korzystać w przyszłości z naszych placówek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym przejdziemy do głosowania projektu uchwały numer 19. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No i kończymy głosowanie, bo w głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowy dom samopomocy zlokalizowany na terenie gminy Janowiec Kościelny. I przechodzimy do kolejnej uchwały, która dotyczy zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów wstrzymujących się, przeciwnych nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska.
Na tym zakończyliśmy punkt związany z głosowaniem nad projektami uchwał. Zanim przejdziemy do punktu ostatniego, do spraw bieżących informacji, oświadczeń, proponuję gdzieś 8 minut przerwy i podejmiemy rozmowę, tak jak powiedziałem wcześniej. Widzę, że już zgłoszenia są, ale zgodnie z tym, co wcześniej mówiłem, jako pierwszy głos będzie miał pan radny Mieczysław Szwejna. A ogłaszam w tej chwili, czy może, no to już może nie, to będziemy już kontynuować tak, bo to może faktycznie, żeby dłużej nie przedłużać po prostu pobytu na sali. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Szwejna, najpierw tak jak mówiłem, oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym wrócić do tej uchwały kontrowersyjnej, gdzie miałem problemy. Przepraszam, ale to nie była naprawdę moja wina, za późno to wszystko zadziałało. I tak jak pan przewodniczący powiedział, tak zgadzam się, proszę pana, z panem i myślę, że tą kwestię jak gdyby ulżenia przedsiębiorcom i mieszkańców nie powinniśmy zostawić, bo ustawa rządowa troszeczkę tak nas do tego zmusiła, tak? Ale mogliśmy nad tym dłużej podyskutować, dłużej to przemyślić, żeby jednak objąć tym większą rzeszę, że tak powiem, pomocową, tak? To tyle bym miał do powiedzenia. Myślę, panie przewodniczący, że ten temat będzie podjęty i będzie kontynuowany. Dziękuję. Ewentualnie będzie możliwość zorganizowania, nie jestem pewny na dzień dzisiejszy, bo to bardzo dynamicznie się wszystko zmienia. Tak. Być może będzie możliwość zorganizowania spotkania kolejnego wspólnego takiego komisji, gdzie można będzie pewne propozycje omówić i na pewno warto by było do tego wrócić i wtedy na takie spotkanie jakieś takie propozycje przygotować, gdzie jeszcze ewentualnie możemy pomóc, a szczególnie tam, gdzie nie była kierowana pomoc rządowa, szczególnie w tym zakresie. No, i tak, pan radny... Panie przewodniczący, ale ja jeszcze nie skończyłem. Tak? To jak już to mógłbym już dokończyć to wszystko, co mam do powiedzenia? No proszę bardzo, to ja sądziłem, że to już, tak? Chciałbym tutaj, proszę państwa, wrócić do sprawy ciepłownictwa, to znaczy się do węzłów. Na Komisji Bezpieczeństwa był pan prezes, pan zastępca prezesa PUG-u. Rozmawialiśmy bardzo długo, propozycje były różne. Z tego, co żeśmy ustalili, z tego, co złożyła komisja wniosek, proszę państwa, to sprawa wygląda następująco. Pan prezes z panem wiceprezesem poinformowali, że na dzień dzisiejszy moc, która im zostaje w rezerwie, praktycznie starcza na ogrzanie warsztatów i tam internatu tego zespołu szkół zawodowych, prawda? Poszliśmy nawet w dalszym kierunku ze względu na ten program Północ, te budownictwo, że powinniśmy pomyśleć nad tym, żeby zostawić tam jakieś możliwość podłączenia później tego osiedla. I dlatego komisja zawnioskowała, żeby w razie możliwości przeznaczyć te pieniądze, tym bardziej na podłączenie ZDZ-u, Zespołu Szkół Zawodowych, tym bardziej, że jest to klient pewny, klient, który na pewno nam zapłaci i który nie będzie się migał od płacenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, fotowoltaika. Chciałbym wrócić do wypowiedzi pana burmistrza. Pan burmistrz bardzo się sprzeciwia fotowoltaice na Kanigowie. Panie burmistrzu, w takim wypadku co możemy powiedzieć na temat fotowoltaiki na przywieździe do Nidzicy, gdzie tu mamy praktycznie ziemię, użytki pod działki, pod inne. I pan, chciałbym, żeby się pan odniósł, jak to się ma żwirownia do gruntów pod zabudowę. Trzecia sprawa, proszę państwa, to też do pana burmistrza, ulica Leśna. No niestety mieszkańcy zaczęli mnie już tutaj, proszę państwa, atakować, czego przykładem jest dzisiejszy dzień. Proszę pana burmistrza, żeby po sesji, jak będzie miał chwilę czasu, przejechał się na ulicę Leśną i zobaczył, co się dzieje. Pół pasa drogowego jest zajęty przez ciężarówki. Praktycznie droga jest
jednokierunkowa. Minęły 3 miesiące od oddania ulicy Przemysłowej. Panie burmistrzu, czy my jako mieszkańcy to musimy się z prośbą do pana zwrócić, czy to można zrobić normalnie? Tym bardziej, że dawno temu, dawno rozmawialiśmy, że uruchamiając, udrażniając ulicę Przemysłową, skierujemy ruch ciężarówek przez ulicę Przemysłową. Dzisiaj minęły 3 miesiące, prawda? A w tym temacie, z tego co wiem, to nie ma jakiegoś ruchu. Co mają mieszkańcy zrobić? Przyjść z prośbą, czy z petycją, czy nie wiem, czy z groźbą, już tak powiem, może brzydko, bo ja nawet takie rzeczy, że zbierzemy się, pójdziemy do burmistrza. Zaraz, zaraz mówię, spokojnie, spytamy się, dowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znaczy, no ja w tej chwili tutaj już sobie zapisałem, że na to ewentualne wspólne spotkanie, że będzie konieczna jakaś dyskusja, ja mam punkt sobie wynotowałem. Ewentualnie zwolnienia, czy jakakolwiek inna forma pomocy dla zakładów, że można by było na ten temat porozmawiać, w jaki sposób my możemy jako gmina pomóc jeszcze zakładom, które funkcjonują. I drugi temat, no byśmy musieli wrócić jeszcze raz do tej sieci ciepłowniczej, z tego względu, że wiem, no na dzień dzisiejszy to jest takie ustalenia, że no by było to dofinansowanie, ale czekamy jeszcze na złożenie projektu i ewentualnie na środki, które zewnętrzne by PUGK dostało i wtedy dopiero będzie ostateczna decyzja, czy to będzie jeden kierunek, właśnie tu warsztaty, czy będzie to drugi jeszcze i trzeci kierunek. Ale to wszystko będzie również zależne od tego, jak ewentualnie będzie to dofinansowane. Zresztą tak jak wcześniej rozmawialiśmy na komisjach, na dzień dzisiejszy, no to jest w tej chwili takie najbardziej realne, to wiem, że kierunek warsztatów. Tak, panie przewodniczący, mogę? I to się wszystko zgadza, bo pan prezes z wiceprezesem powiedzieli, że ta moc, która jest w rezerwie teraz, to jest wystarczająca bez dodatkowych zakupów kotłów, bez rozbudowy ciepłowni. I to na tym właściwie polegało. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. I teraz proszę bardzo, pan Andrzej Arcys. Pan radny Andrzej Arcys, proszę bardzo. Dobrze, pan Andrzej Arcys, bo nie zgłasza się, to następny pan radny Robert Stasiukiewicz, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam pytanie do pana z racji wykonywanej mojej pracy i kontaktu z mieszkańcami. Chciałbym, żeby się pan odniósł do wypowiedzi z Radia Z, w której pan powiedział, że jeśli chodzi o rozszerzenie COVID-19 w Nidzicy, jest to wina mieszkańców Mazowieckiego, którzy przyjeżdżali do naszej gminy. Także no, na jakiej podstawie pan to stwierdził? Czy ma pan jakieś dowody? Bo nie ukrywam, że w tej sprawie rozmawiałem z dwoma osobami z Warszawy, którzy mieszkają już praktycznie u nas na stałe i są zbulwersowani tą wypowiedzią pana. Dlatego chciałbym, żeby się pan do niej odniósł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i może jeszcze pan radny Krzysztof Żukowski, zobaczymy. Proszę bardzo. Znaczy może ja bym ustąpił głosy panu burmistrzowi, bo ja chciałem poruszyć zupełnie inny wątek. Dobrze, proszę bardzo, panie burmistrzu, o ewentualną odpowiedź na temat zapytania, które pan radny Robert Stasiukiewicz. Odniosę się do wszystkich tutaj pytań. Jesteśmy już na końcu w wolnych wnioskach. Jeden z radnych powiatowych na sesji rady, na komisji poruszył również temat mojej wypowiedzi. Jak państwo wiecie, wypowiadałem się w ostatnich dniach dla wszystkich mediów, które istnieją w Polsce i też dla Radia Z. To jest wyrwane z kontekstu. Zostałem zapytany, jak moim zdaniem wyglądają przyczyny. Co jest przyczyną tak dużego wzrostu zakażeń, więc wypowiedziałem się. Moja wypowiedź została pocięta na kilka. W kilku następnych wejściach były szczątkowo podawane te informacje. Padła również z moich ust wypowiedź,
że podczas wiosennej, wiosennych obostrzeń wszystkie praktycznie domki letniskowe w naszej gminie, w naszym powiecie były zarezerwowane, bo Państwo wiecie o tym, że latem ciężko było znaleźć jakiekolwiek miejsce i też tam nasza policja jeździła na sprawdzenia ludzi, którzy no, przyjechali z COVID-em i podali jako miejsce kwarantanny właśnie te domki. Także to była tylko część mojej wypowiedzi. Druga część, w drugiej części mówiłem, że osoby przyjeżdżające z zagranicy, które mieszkają często po kilka osób w małych pomieszczeniach, żeby ograniczyć koszty wynajmu mieszkań. I trzecie, powiedziałem też o tym, że nie mamy dużego zakładu pracy, który by zatrudniał powiedzmy ponad 1000 osób. Taki zakład nie tylko daje miejsca, ale też na rynku lokalnym sprawia, że stawki za godzinę wzrastają i w związku z tym duża część mieszkańców powiatu nidzickiego wyjeżdża za chlebem, w cudzysłowie, za granicę, przyjeżdżają różnymi środkami transportu i tu też może być powód tej transmisji choroby. Także to była tylko część mojej wypowiedzi, która absolutnie jest prawdziwa. Bardzo dużo mieszkańców Mazowsza przyjechało w tym roku na Mazury. W związku z tym, że hotele były pozamykane, korzystali z domków letniskowych. Ulica Leśna, tutaj pan Szpejna mówi, czy mieszkańcy muszą przyjść do burmistrza. Ja jak najbardziej spotykam się z mieszkańcami. Oczywiście teraz jest pandemia, więc ograniczam te spotkania, ale jestem zawsze otwarty i lubię rozmawiać z moimi mieszkańcami. Wysłuchuję ich i jeśli mogę pomóc, to zawsze staram się pomóc. Natomiast, panie radny, no jest pan w Komisji Bezpieczeństwa, powinien wpłynąć wniosek do komisji, do Rady Miejskiej i do burmistrza o zmianę organizacji ruchu. Rzeczywiście Rada Miejska zainwestowała duże pieniądze, jeśli chodzi o ulicę Przemysłową i te tiry mogą stać wzdłuż ulicy Przemysłowej, a nie wzdłuż ulicy Leśnej. Ja zgadzam się z panem, że już to powinno nastąpić. No, tylko do tego jest potrzebna zmiana organizacji ruchu. Ewentualnie no, patrole policji powinny przekierowywać tych stojących i oczekujących na załadunek do ISO-roku, a teraz Saint-Gobain. Jest ta sprawa do załatwienia. Proszę złożyć oficjalny wniosek o zmianę organizacji ruchu w tej części miasta. Fotowoltaika. Otóż ja nie powiedziałem, że jestem przeciwny na Kanigowie budowie fotowoltaiki. Wręcz przeciwnie. Zmieniamy miejscowy plan dla, na ostatniej sesji Państwo przyjmowaliście uchwałę na terenach między Kanigowem a Borowym Młynem, 20 kilka hektarów, a tutaj wyraziłem się jasno. To Pan może mnie nie słuchał, panie Mieczysławie, ale to teraz Panu wyjaśnię. Działka ma 120 hektarów. Ta najbliżej położona część tej działki, węzła, uważam, że jest bardzo atrakcyjna pod logistykę, pod magazyny, ewentualnie pod jakąkolwiek działalność gospodarczą. Bo to jest blisko węzła, jesteśmy w połowie trasy między Warszawą a Gdańskiem, więc szkoda by było tych terenów przeznaczyć pod fotowoltaikę. Natomiast druga część tej działki, i według mapy wychodzi, że to jest 50 hektarów, jak najbardziej można przeznaczyć pod fotowoltaikę, bo to jest oddalone od tego węzła, dojazd jest do tej działki od strony Borowego Młyna i tam może powstać, nawet jest taka propozycja, że ta farma fotowoltaiczna mogłaby zasilać właśnie takie magazyny, które są bardzo prądochłonne. Jeśli chodzi o Niborg, moja propozycja będzie taka, oczywiście jeszcze przedyskutujemy to na komisjach, ta część działki, która w miejscowym planie już jest przygotowana pod budownictwo jednorodzinne, tak jak tutaj i radny Stasiukiewicz i wielu innych radnych mówiło, jak najbardziej pod mieszkalnictwo, absolutnie pod fotowoltaikę. Natomiast ta część oddalona, ta górka, skoro ma nam przynieść dosyć duże dochody, no to jestem za tym, żeby jednak wydzierżawić ją pod tą fotowoltaikę. Ale jak Państwo zdecydujecie, jak większość rady zdecyduje, tak będzie, to tylko jest moje zdanie. Ciepłownictwo. Drodzy Państwo, no chciałbym wiedzieć, co nasi... Nie chcę być złośliwy, odebrany jako moja złośliwość. Chciałbym wiedzieć, co radni PiS w naszej Radzie Miejskiej zrobili, żeby złożony wniosek na 10 milionów na ciepłownictwo do funduszy covidowych
znalazł uznanie w komisji, która ocenia te wnioski i żeby nasze miasto otrzymało tę kwotę i wtedy nie byłoby żadnego problemu, podłączymy wszystkich, którzy chcą. Wszystkich, którzy chcą, bo... I teraz kolejna rzecz, zwolnienia, jeśli chodzi o uchwałę zwalniającą z opłaty. Mam tu dokładne wyliczenie, mówimy o kwocie 24 772,86 zł. Tutaj dało nam furtkę rozporządzenie Rady Ministrów, które pozwala nam na zwolnienie tego jednego podmiotu. Właśnie restauratorów, kawiarnie, restauracje, puby i tak dalej. Jeśli rząd da nam furtkę i będziemy mogli zwolnić jeszcze innych, to pewnie będziemy nad tym się zastanawiać. Skoro dostajemy pismo od ministra, że proszę rozważyć taką możliwość, no to ja, ktokolwiek by nie rządził w tym kraju, no to rządzących zawsze traktuję poważnie. Wiele miast przyjęło, skorzystało z tego i my również przygotowaliśmy taką uchwałę. Natomiast co do innych zwolnień, to już mówiłem, wielu przedsiębiorców w Nidzicy skorzystało, część pewnie nie. Nigdy nie będzie tak w żadnej decyzji, że ona będzie sprawiedliwa dla wszystkich. To trzeba sobie jasno uświadomić. My nie jesteśmy od tego, żeby tutaj być sprawiedliwymi, bądź też nie. Mamy być rozsądni. I jeszcze tylko dodam na koniec. Najbardziej na pandemii ucierpiały samorządy. Samorządy. I to my ucierpiliśmy jako gmina w tym mieście najbardziej. Wszystkie pozostałe firmy dają sobie dobrze radę, oprócz restauratorów oczywiście. Ja tutaj się cieszę, że są tacy restauratorzy w Nidzicy, którzy mimo zamknięcia nie zwolnili pracowników. Nie zwolnili. Natomiast niektóre zakłady, oczywiście nie mi to oceniać, celowo ograniczyły produkcję, żeby skorzystać z pieniędzy z tarczy, tylko są kontrolowane teraz przez Ministerstwo Finansów. Pracownicy na tym nie zyskali. Zyskali tylko właściciele. A pracownicy po okresie, kiedy musieli ograniczyć produkcję, niestety musieli pracować nadgodziny, soboty, a w niektórych zakładach nawet niedzielę. Tak to wygląda i tu też nie ma sprawiedliwości. Tu też nie ma, ale nikt nie jest w stanie sprawić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Zawsze będzie ktoś pokrzywdzony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No pan Łopisz tutaj wyjaśni, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, jeśli podkreślam, będzie możliwość organizacji spotkania w miesiącu marcu, żeby wrócić do ewentualnie zwolnienia, pomocy dla zakładów, możliwości, bo być może się furtka otworzy, bo przepisy się w tej chwili zmieniają, być może będzie coś, że jakąś pomoc będziemy mogli udzielić. Jeszcze jedno zdanie. Sprawy ciepłownictwa. Mhm. Ostatnie zdanie, jeśli mogę, bo nie zapomniałem powiedzieć jedną rzecz. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze tylko jedna rzecz. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Związek Miast Polskich złożył taką petycję do rządu, że samorządy byłyby w stanie na przykład zwolnić z podatku od nieruchomości, jeśli państwo nam to zrekompensuje. Jeśli państwo nam zrekompensuje te kwoty, wtedy jak najbardziej jesteśmy za. I wiem, że takie rozmowy między rządem a przedstawicielami samorządów trwają. Dziękuję i proszę bardzo, pan Krzysztof Żukowski. Proszę bardzo, panie radny. Ja tu chciałem dwie sprawy poruszyć, to znaczy jedna to byłaby taka, jeżeli kogoś to zainteresuje, mój punkt widzenia na tą sprawę zwolnienia tych przedsiębiorców z tego podatku, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, to porównałbym to do czegoś takiego, jakbym zapłacił, nie wiem, za miesiąc, za rok abonament na oglądanie telewizji, a ktoś inny wyłączyłby mi prąd. I to nie ma znaczenia, czy ktoś będzie chciał mi pomóc z jednej strony, czy z drugiej strony. Po prostu oni nie powinni płacić za coś, czego robić nie mogą, czego po prostu robić nie mogą na drodze, nie wiem, rozporządzenia rządowego. Więc oni już zapłacili opłatę za to, że mogą sprzedawać alkohol, a niestety sprzedawać go nie mogą z zupełnie innego powodu. I dlatego uważam, że ta uchwała, którą podjęliśmy, jest bardzo słuszna. A druga sprawa, właściwie wczoraj, w Gazecie Nidzickiej pojawił się taki artykuł na temat podwyżek czynszu w spółdzielni mieszkaniowej w Nidzicy. Ten artykuł taki dosyć no, ostry i kontrowersyjny, mi się wydaje, bo wiąże się to też, mówię to o tym dlatego, że wiąże się to właśnie z naszymi pomysłami i planami na rozszerzenie działalności naszej ciepłowni. Z artykułu wynika, że to oczywiście nie w naszych kompetencjach leży, że Rada Nadzorcza spółdzielni
mieszkaniowej odbudowa obarczyła wszystkich mieszkańców swojej spółdzielni jakby kosztami przyłączenia bloków poszczególnych domów do naszego węzła elektrociepłowniczego, do naszego węzła ciepłowniczego. I taka moja prośba właściwie do kolegi Andrzeja Rusia, który jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, czy nie mógłby pomyśleć o tym, żeby zorganizować spotkanie z panią prezes spółdzielni, bo myślę, że moglibyśmy wystąpić w imieniu naszych mieszkańców, żebyśmy mogli się trochę więcej dowiedzieć, ponieważ chyba ten przepływ informacji tam jest słaby, że moglibyśmy się więcej trochę dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób będzie to zorganizowane, w jaki sposób jest to finansowane. Mam na myśli przyłącza, te przyłącza, które mają być budowane w blokach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy do komisji tu, czy ewentualnie tą sprawę można by było na wspólnym posiedzeniu. Albo na wspólnym posiedzeniu, jak najbardziej. Jeśli będzie to możliwe, jeszcze raz podkreślam, bo no, trudno w tej chwili wyrokować, czy będzie możliwość w najbliższym czasie organizacji takiego spotkania. Ale no, w jaki sposób to albo pan przewodniczący, no zaraz zresztą tutaj widzę, jest zapisany do głosu, to wypowie się w tej sprawie, czy chce to zrobić na komisji, czy po prostu byśmy to zrobili na takim wspólnym spotkaniu. I proszę bardzo, pan radny Andrzej Ruś. Dziękuję, panie przewodniczący. Witam wszystkich radnych ponownie. Ja powiem tak, może odpowiem na tym radnemu Krzysztofowi. Takie głosy oczywiście są od mieszkańców. Zacznę może od kwestii takiej, gdzie byliśmy ostatnio na spotkaniu, byli panowie z PUG-u. Padło właśnie też z moich ust właśnie pytanie, właśnie w imieniu mieszkańców, jak PUG jest przygotowany do tych prac. Ja byłem chyba 2 tygodnie temu, pani prezes odbudowa, wstępnie tam omawialiśmy ten temat. Oczywiście tam są głosy mieszkańców bojących się, to co już pan radny wspomniał, kosztów. PUG jest przygotowany w kwestiach technicznych i takich realnych. Jeżeli chodzi o kwestie, bo tutaj najbardziej jest kwestia, że mieszkańcy ulicy Kościelnej, chyba w bloku numer 3, dostają pisma o niekorzystaniu z piecyków. No to już jest trochę dziwne, bardzo dziwne, bo ja próbowałem się skorzystać z panem inspektorem, znaczy się nazywa pan z Powiatowego Nadzoru Budowlanego, z panem Korzeniowskim, ale był w tym momencie, chcieliśmy go zaprosić na komisję, był na kwarantannie, tak? I to oczywiście ten temat drążyliśmy, ja myślę, że pani prezes o tym wie, rozmawialiśmy na ten temat, ten sygnał jest dany, ja myślę, że nie ma przeciw żadnych, że na komisję na pewno to się szykuje, temat bardzo gorący w tej kwestii, bo mieszkańcy bardzo często pytają się mnie właśnie w tej kwestii. To tyle, co mogę na obecną chwilę powiedzieć, jak coś będę więcej wiedział, oczywiście zainteresowanych radnych zapraszam na komisję, jeżeli to będzie możliwe w kwestiach bezpieczeństwa. Ja może przejdę tylko... To może, bo ja tu sobie również zapisałem, to rozumiem w ten sposób, że podczas posiedzenia komisji będzie takie spotkanie, będzie sprawa wyjaśniana. Jeśli nie będzie do końca, czy będzie taka wola, żeby jeszcze... Ja po prostu chciałem... spotkanie na wspólnych komisjach, to zrobimy. Jeśli nie, no to tylko pan przewodniczący przekaże jakąś informację. Oczywiście. Uzgodnienia pewne, czy... Jaka jest informacja na ten temat ze strony pani prezes? Idąc teraz... Proszę bardzo, już nie przerywa, proszę dalej. Dziękuję bardzo. Idąc jeszcze tropem PUG-u i panów prezesów, gdzie właśnie między innymi takie pytania padały, my zadaliśmy pytanie, jaki zysk będzie miał przychód PUG z ulicy Wyborskiej. Oczywiście panowie odpowiedzieli mi, że mają wyliczenia przygotowane. Ja poinformuję wszystkich radnych, że panowie podali, że kwota 200 tysięcy. No słuchajcie, no czyli to przemawiało za takim, to kolega radny Szpejna podkreślił, że to pokazuje, że to jest dość korzystne dla spółdzielni. Oczywiście o rozbudowie już na ten temat nie będę mówił, bo panowie pewnie i panie słyszeliście. Ja tylko przejdę do tego, co zwolnienia z podatku. Jeżeli tak, skąd takie są pytania na przykład tu nasz kolegów radnych?
No mi się wydaje, że ja patrzyłem, panie burmistrzu, no pan, żeby miał pan 19 lutego, nie miał pan żadnych zajęć, nie wiem, co pan robił, ale na komisji pana nie było. Podejrzewam, że jakby pan był na komisji, to by pytania w kwestii zwolnienia już nie było takiej jakiejś dyskusji, bo pan po prostu bardzo rzeczowo teraz odpowiedział i nikt nie jest, panie burmistrzu, przeciwko, żeby tym ludziom pomóc. Zabrakło nam tylko po prostu, panie burmistrzu, informacji, ilu to będzie, niekoniecznie kto. Wiadomo, że to jest już kwestia. Jak tym ludziom pomóc? I tu kolega Szpejna oczywiście był wyrazicielem innych mieszkańców i tu już na ten temat w ogóle nie ma co, mi się wydaje, dyskutować. Mi się wydaje, panie przewodniczący, że można było, jeżeli pan Szpejna się łączył, bo ja widziałem, chwilę poczekać z głosowaniem i też by tego po prostu momentu nie było, tak? Teraz, jeżeli chodzi o ulicę Leśną, no tu kolega Szpejna, no jeżeli budujemy coś, to powinna być zapalowana organizacja ruchu, bo taki był cel. A nie my mamy, panie burmistrzu, no chyba, jeżeli buduje się drogę, która ma pomagać wszystkim transporcie do bardzo dużej firmy, innych firm, no to już ta organizacja powinna być zapalowana, no to chyba to nakazuje. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo jeżeli mówimy o tych po prostu zwolnieniach z podatku, że patrząc na przykład na nasz kraj, no nie wiem jak w naszym powiecie, o bezrobocie, bo to przecież w sumie rzeczy tego bezrobocia dużego nie ma, tak jak już pan zresztą wspomniał na temat tych tarcz i tak dalej. Ja mam pytanie ostatnie, panie burmistrzu, bo miesiąc temu na sesji zadałem pytanie w sprawie tej przywróconej fontanny na ulicy Wyborskiej. Nie uzyskałem wtedy żadnej odpowiedzi. Prosiłbym na piśmie odpowiedź w tej sprawie, jakie są działania i co będzie z tym dalej wydarzyło. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan radny Robert Stasiukiewicz, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, wrócę do tematu wypowiedzi stacji radiowej. O, przed chwilą rozmawiałem z tym panem, który jest radcą prawnym. Powiedział, że wystąpi o całe nagranie do stacji odpowiedniej i wtedy, jeśli to nie pan tak powiedział, to on jakieś tam kroki prawne w tej sprawie podejmie. I prosił jeszcze, żeby dodać, że w gminie Olsztynek jest więcej mieszkańców przyjezdnych, a zachorowań jest mniej. To jest tyle do tego. A druga sprawa, panie burmistrzu, tak trochę mnie tu niepokoi pan wcześniej przez koalicję z PiS-em się fajnie wszystko układało. Teraz widzę tak jakby po pana wypowiedzi jakby jakiś delikatny, czy to na zasadzie rozwodu można nazwać, śmiejąc się oczywiście. No ale w każdym bądź razie moje pytanie brzmi, czy obiecał pan dla PiS-u stanowisko wiceburmistrza Nidzicy? Dziękuję bardzo. Panie radny, no nie wiem, czy to jest teraz temat do dyskusji, czy to nie lepiej się spotkać, no ale jeśli pan burmistrz chce tam udzielić odpowiedzi, to proszę bardzo. Oczywiście odpowiem. Jeśli chodzi o tych mieszkańców województwa mazowieckiego, to ten radca prawny może występować o wypowiedzi. Jest to niedyskutowalne nawet. No, mamy dużo, w tym roku, w 2020 roku mieliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, najazd osób z Warszawy na domki letniskowe w naszych miejscowościach turystycznych. I co tutaj on może występować? No, o co on może pytać? Nie rozumiem. Druga panie burmistrzu, przepraszam, ale no, prosił mnie, żebym przekazał, więc powiedziałem to. Ja wcale nie neguję tego, co pan mówi. Panie radny, prosiłbym nie przerywać. Dobrze, niech występuje. Ja nie wiem, dlaczego tego pana tak to zabolało, ale oczywiście ma takie prawo. I niekwestionowalnym faktem jest, że mieliśmy dużo mieszkańców z województwa mazowieckiego, a wcześniej to właśnie województwo mazowieckie wiodło prym, jeśli chodzi o zachorowalność, nie województwo warmińsko-mazurskie. Kolejna rzecz, panie radny Robercie Stasiukiewicz. Nigdy nie obiecałem stanowiska wiceburmistrza dla Prawa i Sprawiedliwości. Gdybym obiecał, to pewnie byśmy dzisiaj mieli zastępcę burmistrza z Prawa i Sprawiedliwości.
Natomiast no, nigdy nie mówi się nigdy. Jeśli znajdę kogoś odpowiedniego, to nie ma to dla mnie znaczenia, czy to będzie z Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież ci ludzie nie są jacyś namaszczeni czymś złym, czy to będzie z jakiejkolwiek innej partii, ale ja nie szukam partyjnego zastępcy. Ja potrzebuję zastępcy, który będzie merytoryczny, pracowity i uczciwy. I uczciwy wobec mnie i wobec mieszkańców. Jeśli taką osobę znajdę, to taką osobę powołam na to stanowisko. Jeśli pan by miał ochotę, możemy porozmawiać. I teraz wrócę jeszcze tylko do wcześniejszego pana Rusia, pytań pana Rusia. Jasne, że jak budujemy drogi, to po to, żeby poprawić bezpieczeństwo i życie mieszkańcom. Najpierw budujemy drogę, później zmieniamy ich kategorię zgodnie z wytycznymi, jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, a następnie przystępujemy do zmiany organizacji ruchu i po kolei to zrobimy. Przyjmuję wniosek pana Mieczysława Szpejny. Trzeba tam zmienić organizację ruchu, żeby tiry nie jeździły ulicą Leśną, a jeździły ulicą Przemysłową. Jeśli chodzi o rozdeszczowywanie, już tłumaczyłem panu, że no właściwą osobą jest prezes miejskich wodociągów. No pan nie wystąpił chyba do pana prezesa z tym pytaniem. Po raz kolejny pan pyta mnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że tutaj pani Dorotka przygotuje pismo i skierujemy do wodociągów i zapytamy się, co dalej z rozdeszczowywaniem. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. A jeszcze, proszę bardzo, pan radny Leszek Śpiewak. Panie burmistrzu, to ta woda już tam nie leci do tej deszczowni od paru ładnych tygodni, a pan jeszcze nic w tej sprawie nie zrobił? Panie radny, a co pan zrobił jako radny w tej sprawie? Ja jestem radnym, pan jest burmistrzem. To pan odpowiada za tą spółkę i za dostawę wody i za jakość tej wody. Pytam się, co pan zrobił? Dostał pan pytanie od radnego miesiąc temu na sesji. Nie udzielił pan do dzisiaj odpowiedzi. Udzieliłem miesiąc temu odpowiedzi. Jak pan nie słucha, to niech pan odsłuchuje to jeszcze raz. Udzieliłem odpowiedzi, żeby zwrócił się do prezesa wodociągów. Tak powiedziałem. Mija pan się z prawdą również, jeżeli chodzi o swoją wypowiedź a propos fotowoltaiki na Kaningowie. Powiedział pan, pan sobie to przesłucha, że pan tych terenów nie przeznaczy pod fotowoltaikę, a przeznaczyć pan chce tereny pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, przy wyjeździe na Napiwodę przy ulicy Krzemowej. Nie rozumiem takiego postępowania, panie burmistrzu. Gdzieś pan się chyba w tych swoich stwierdzeniach, również w Radiu Z, zapędził i proszę nas godnie reprezentować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie radny, to działa też i na pańską stronę. Ja też bym prosił, żeby pan godnie reprezentował funkcję radnego i nie życzę sobie takich uwag, bo ja państwa reprezentuję godnie. Jeśli na żywo się człowiek jakikolwiek wypowiada i zadają mu pytania dziennikarze, często może rzeczywiście coś niefortunnie powiedzieć. Gdy jest to nagranie, w którym można coś poprawić, coś cofnąć, coś jeszcze raz nagrać, te wypowiedzi są zupełnie inne. Poza tym zna pan sztuczki dziennikarzy. Ja przypomnę panu sztuczkę, kiedy to pan był radny Mioduszewski i miał problem i zostałem poproszony o wypowiedź. Wypowiedź trwała 12 minut, a w Polsacie pojawiło się tylko 3 sekundy, gdzie tylko wycinek z jednego zdania mojego puszczono. Jeśli chodzi o tą fotowoltaikę, absolutnie nie. Ja powtarzam jeszcze raz. Na Kanigowie część tej działki nie widzę pod fotowoltaikę, dlatego że jest zbyt atrakcyjna i tam chcę, żeby powstał jakiś zakład pracy. Druga część tej działki tak. Na Niborku to samo. Część pod budownictwo jednorodzinne, tą drugą część pod lasem uważam, że można wydzierżawić pod fotowoltaikę, bo warunek jest taki, że jeśli część tej działki damy pod fotowoltaikę, to dzierżawca weźmie również wysypisko śmieci i tereny nad rzeczką i możemy mieć około 300 tysięcy rocznie wpływów do budżetu i są to dochody bieżące, które pozwolą nam na wiele, wiele innych rzeczy, o których mówimy od kilku lat, żeby je zrealizować. I tylko jest taka moje zdanie. Natomiast decyzję większością podejmie Rada.
Ja tutaj nic nie robię wbrew Państwu. Nie wydzierżawiłem tego na 3 lata, bo mam taką możliwość, tylko dałem to pod dyskusję radnym, tak jak Państwo prosiliście, bo Was szanuję, więc każdą decyzję o dzierżawie, o sprzedaży daję najpierw pod rozwagę dla Rady. Jeśli większość Rady wypowie się za, no to wydzierżawimy. Jeśli większość Rady się wypowie przeciw, to ja tutaj nie muszę, drodzy Państwo, włosów sobie wyrywać. No będzie tak, jak zdecydujecie. I ja to uszanuję. No każda decyzja będzie przeze mnie uszanowana. Dziękuję bardzo. No na pewno jeszcze do tej sprawy to będziemy wracać. Jeśli będzie to, uda się zrobić to wspólne spotkanie. Także będzie to jeszcze sobie na pewno przedyskutowane. W tej chwili nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023. Dziękuję bardzo za udział.